Dobrze, Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie i otwieram 45. sesję Rady Gminy w dniu 17 maja 2022 roku. Na dzisiejszej sesji witam Pana Wójta Gminy, Pana Damiana Sławskiego, witam Pana Zastępcę Wójta, Pana Piotra Burasa, witam Panią Skarbnik, Panią Justynę Błaszczyk, witam Panią Sekretarz, Panią Wiolettę Balicką, witam Pana Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej, Pana Sylwestra Dudka, witam naszego Pana Mecenasa, Pana Krzysztofa Włodarczyka, witam kierownika Macieja Strzeleckiego, kierownika GOPS-u. Witam szanowną panią Sołtys i pana Sołtysa gdzieś tam widziałem, także witam serdecznie. Witam szanownych państwa radnych, witam pracowników gminy. Dobrze, zamykamy punkt numer 1, przechodzimy do punktu numer 2. Jest to stwierdzenie kworum. Dobrze, już sekundka, Szanowni Państwo. O, już momencik, już tutaj. Jeszcze tutaj, Ania, zapaśle ci. Dobrze, jesteśmy w komplecie, czyli jest obecnych 15 radnych, także możemy podejmować prawomocne uchwały. Zamykamy punkt numer 2, przechodzimy do punktu numer 3. Jest to wybór sekretarza obrad. Szanowni Państwo, zgodnie z alfabetyczną listą obecności, sekretarzem dzisiejszych obrad będzie pan radny Wiesław Tokar. Czy pan radny wyraża zgodę? Bardzo dziękuję. Także stwierdzam, iż sekretarzem dzisiejszych obrad będzie pan Wiesław Tokar. Zamykamy punkt numer 3, przechodzimy do punktu numer 4. Jest to przyjęcie porządku obrad. Szanowni Państwo, porządek obrad macie Państwo przed sobą. Czy są jakieś uwagi dotyczące tego porządku obrad? Jeśli nie ma uwag, a przepraszam. Proszę bardzo, pan radny Jarosław Wałek. Szanowni Państwo, protokół z sesji z 31 marca, o tym mówimy, o nim w tej chwili, nie zawiera jednej podstawowej. Ale to w następnym punkcie będzie. Teraz rozmawiamy na temat porządku obrad. Przepraszam. No, także przyjęcie protokołu. Szanowni Państwo, czy macie jakieś pytania dotyczące porządku obrad? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 15 radnych, 15 radnych za, także stwierdzam, iż porządek obrad został przyjęty. Zamykamy punkt numer 4.
Przechodzimy do punktu numer 5. Jest to przyjęcie protokołu z sesji numer 33, łamane na 2022 z dnia 31 marca 2022 roku. Proszę bardzo, pan radny Jarosław Wałek. Dziękuję za głos. Szanowni państwo, protokół jest niepełny, zawiera jednej podstawowej rzeczy, bardzo ważnej. Na sesji 31 marca zostałem pomówiony przez wójta o jakichś tam wyrokach sądowych i wojewody. Poprosiłem o przedstawienie tych dokumentów, bądź też znalezienie innego rozwiązania. Ani nie mam dokumentów, ani nie mam innego rozwiązania. W związku z powyższym ten protokół ma stanowić podstawę dosłownie jako dokument w przypadku mojej decyzji o skierowaniu sprawy na właściwą drogę w celu wyegzekwowania tematu pomówienia, ewidentnego publicznego pomówienia. Wójt pomówił mnie publicznie. Dla mieszkańcy słyszeli to, widzieli, jest to nagrane w protokole, brak tego zapisu, brak również moich stwierdzeń. W związku z powyższym protokół jest niepełny i nieprawdziwy. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to przypuszczam, że bardzo szybko można sobie je odtworzyć z nagrania. Ja to dzisiaj się postarałem zrobić. Jest zarówno nagranie, jak i protokół. Może stanowić dowód. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Czyli tak, szanowni państwo, zgodnie z tym, co pan radny przedstawił, protokół jest niepełny, więc zgodnie z naszym statutem, z paragrafem 85, radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu najpóźniej w celu rozpoczęcia następnej sesji. O ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący po wysłuchaniu sekretarza i protokolanta. Także, szanowni państwo, zróbmy to tak. Ogłaszam 5 minut przerwy. Poprosiłbym panią sekretarz i panią Klaudię. Powracamy. Wracamy, szanowni państwo, do naszych obrad. Jesteśmy w punkcie numer 5. Po zasięgnięciu tutaj opinii sekretarza obrad z tej sesji, tak jak mówię, 33 oraz tutaj pani protokolantki. Wpiszemy tą, zostanie uwzględniona, ponieważ tak jest, taka sytuacja miała miejsce, więc zostanie uwzględniona w protokole. Tylko że dzisiaj przegłosujemy ten protokół łącznie z tą poprawką, a poprawkę po prostu dopiszemy do tego protokołu. Dobrze, czy są jeszcze jakieś uwagi do tego protokołu? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji numer 33, uwzględniającą oczywiście tą poprawkę, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Głosowało 15 radnych, 15 radnych za. Także stwierdzam, iż protokół został przyjęty. Zamykamy punkt numer 5. Przechodzimy do punktu numer 6. Jest to przyjęcie protokołu z sesji numer 44 na 2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku. Szanowni państwo, czy macie jakieś uwagi do tego protokołu? Jeśli nie ma uwag, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji numer 44 z dnia 28 kwietnia? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 15 radnych, 15 radnych za, także stwierdzam, iż protokół został przyjęty. Zamykamy punkt numer 6, przechodzimy do punktu numer 7. Jest to ocena zasobów pomocy społecznej. Szanowni państwo, jest z nami pan kierownik Maciej Strzelecki, także jeśli macie pytania, pana kierownika prosiłbym o kilka słów, także proszę bardzo, panie kierowniku. Dzień dobry, szanowni państwo. Sprawozdanie, które chciałem przedstawić, ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Miedziana Góra na 21 rok, jest właściwie tożsame z wcześniejszym sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Konieczność przedstawienia wam tego sprawozdania wynika z artykułu 16 ustawy o pomocy społecznej. Sprawozdanie to zawiera wszystkie te same dane, które zawierało wcześniejsze sprawozdanie. Ponadto zawiera prognozę na rok 2022. Z podstawowych rzeczy, które warto wymienić w sprawozdaniu, to liczba osób korzystających z pomocy społecznej w naszej gminie spada.
Także zmniejsza się poziom deprywacji lokalnej, czyli braku możliwości zaspokojenia przez poszczególne osoby swoich potrzeb bez pomocy GOPS. Obecnie wynosi to 2,9% mieszkańców gminy. Jeżeli chodzi o liczbę korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, mamy tendencję zniżkową i nasza gmina, w naszej gminie 204 rodziny w 2021 roku korzystały, natomiast średnia dla powiatu to 327 rodzin. Z powodów osób najczęściej korzystających z pomocy społecznej jest przede wszystkim niepełnosprawność, długotrwała choroba i ubóstwo. Aby pomóc mieszkańcom, rozwinęliśmy system usług opiekuńczych od 2016 roku, gdzie jedynie 3 rodziny były objęte usługami opiekuńczymi. Obecnie jest to 25 rodzin. Pomaga to między innymi w tym, aby osoby niepełnosprawne, niesamodzielnie trafiały do domów pomocy społecznej. Kolejną rzeczą, której warto wspomnieć, jest budżet ośrodka. Największą część, bo prawie 13,5 miliona budżetu ośrodka, stanowi świadczenie 500+. No, jak widzicie z prognozy na rok przyszły, znaczy na obecny rok, budżet zostanie znacznie zmniejszony poprzez zabranie świadczenia 500+ do ZUS-u. Dziękuję. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to słucham. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czy macie jakieś pytania do Pana Kierownika? Jeśli nie ma pytań, zamykamy punkt numer 7. Przechodzimy do punktu numer 8. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. I tutaj bym prosił kilka słów. Otwieram dyskusję oczywiście. Może Pani Skarbnik? Proszę bardzo. Proszę Państwa, zgodnie z ustaleniem na komisji zostały założone dochody budżetu gminy ze stawek, które zostały zaproponowane. W związku z powyższym wprowadzamy na rok 2022 zwiększenie dochodów z tytułu podwyżki za odpady 122 864. Po analizie dochodów w tym zakresie i wydatków 630 tysięcy kwota to jest kwota brakująca do zbilansowania się tego zadania. W związku z tym po analizie budżetu proponujemy takie zmiany. 137 tysięcy zmniejszamy z wynagrodzeń z administracji. Są to planowane odprawy emerytalne, także po informacji od pracowników na dzień dzisiejszy nikt nie planuje odchodzić w tym roku, także chyba że będzie decyzja, to wtedy będziemy zwiększać to zadanie. W paragrafie 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne, które już zostały wydatki zrealizowane, wypłacone i oszczędność jest 47 tysięcy. Paragraf 471 jest to na kapitały emerytalny, do którego w tej chwili jeszcze żaden z pracowników nie przystąpił, więc zdejmujemy 7 tysięcy. 70, przepraszam. 901, paragraf 4300 pozostałe usługi. W paragrafie 605 kanalizacja poza aglomeracją. No w związku z tym, że po całej tej analizie no tylko... Także z tej kanalizacji zdejmujemy 161 664, nie 1630. I wynagrodzenia odpady minus 30 tysięcy, 13 minus 11 472. Te zmniejszenia od pozycji 1 do pozycji 7 plus dochody z pozycji 1 dają nam kwotę 630 tysięcy, zwiększenie paragrafu 4300 na usługi związane z odbiorem odpadów. Pozostałe zmiany to jest w dziale 600, 616 drogi gminne.
przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ulica Kamienna w Miedzianej Górze. Zwiększamy zakup działek z tytułu odszkodowań, dlatego że przyszły już prawomocne decyzje. W związku z tym musimy dokonać wypłaty, więc zwiększona jest kwota o 90 tysięcy przez zmniejszenie wydatków na zakup nieruchomości na cele gospodarki komunalnej w dziale 900.01, paragraf 605. W drogach gminnych, paragraf 4.300, zwiększamy kwotę 11.100 na wykaszanie poboczy i rowów, to jest porząd, zwiększenie środków do kwoty 81.100 na to zadanie w tym roku. 11.100 jest to przesunięcie z paragrafu 4.300, paragraf 617, drogi wewnętrzne, wykonanie opracowań geodezyjnych w kwocie 17.200 i z tego 6.100 wykaszanie placów na terenach będących własnością gminy Miedziana Góra do wysokości 81.100. Bardzo proszę o pytania. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? Proszę. Chciałem się zapytać, chodzi mi o dział 900, mówimy rozdział 9902, 4300, zakup usług pozostałych. W budżecie mieliśmy zagwarantowane środki, to było 1 854 000. Tutaj zmiana dotyczy o 630 tysięcy i chodzi mi, bo był aneks podpisany na miesiąc, tak? Relaksowana została umowa z firmą Zieliński o miesiąc, tak? To znaczy to zostało na 11 miesięcy, bo najniższa oferta była 2,5 miliona, a teraz mamy 2380 jest środki po stronie naszej w budżecie. W momencie, kiedyśmy skalkulowali środki, które były zapisane na paragrafie w 4300, jednocześnie wydatki z tego tytułu poniesione w trzech miesiącach i czwarty miesiąc, która faktura wpłynie i jakie przez podział tych miesięcy, która będzie dotyczyć, brakuje nam 630 na wykonanie umowy. Na wykonanie umowy, która? Która będzie planowana jest do podpisania. To znaczy Zieliński podpiszemy 2380 umowę? 2380, ale w związku z tym, że tam większe środki poszły niż planowane były wcześniej na odbiór w pierwszym kwartale, to wyszło z wyliczenia 630 tysięcy. Tak, ja rozumiem, że po stronie budżetu mieliśmy 1 854 000 zagwarantowane. Najtańsza oferta pana Zielińskiego jest 2,5 miliona, tak? Relaksowaliśmy umowę o miesiąc, zostało nam 11 miesięcy tej umowy. No te środki na ten, na aneksowany ten miesiąc powinno być z tej ja wiem, jak pan liczy, panie radny, bo pan wylicza to ten. Ja wzięłam po wykonaniu, jakie mam już wykonane wydatki. W związku z tym takie wyszło wyliczenie. Jeżeli potrzebna państwu dodatkowa jeszcze kalkulacja, to mogę przedłożyć w późniejszym terminie. Ale na ten zaaneksowany miesiąc, mówimy za maj, zapłaciliśmy z tych środków, które były na ten rok, mówimy. Tak. Zabezpieczone, pani skarbnik. Tak, w planie finansowym. Tak, w planie finansowym, tak? Także. A za maj, bo proszę państwa, tu się przesuwa. Za grudzień płacimy fakturę w styczniu. Także te miesiące się trochę przesuwają. Natomiast jeśli chodzi za kwiecień, w tej chwili zapłaciliśmy, za maj zapłacimy dopiero w czerwcu. Także musimy też zarezerwować na maj. Czyli zostaje nam 7 miesięcy na nową umowę. No i spodziałem to tak jak zrobiliśmy na miesiące i razy ilość miesięcy, rozumiem, wyszła nam rozumiem, kwota. Rozumiem. Okej. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Jarosław Wałek. Widząc tą tutaj roszadę, bo tak to można nazwać, zakup gruntu i w sensie pod drogi i zdjęcie z wykonania nieruchomości związanej z gospodarką komunalną.
No, nie bardzo wiedziałem, co to jest. Dzisiaj się dowiaduję, że są to odszkodowania, na które są już decyzje. Ja tylko pamiętam, jak był tworzony budżet, że tam były sprawy odszkodowań. My żeśmy ich tam zdejmowali dosyć mocno. Ale jak dobrze pamiętam, to dotyczyło terenów leśnych. Chciałbym się dowiedzieć dokładnie, czy to jest to, czy to jakieś inne. No bo przynajmniej dla mnie nie jest nic wiadomo. No i te 90 tysięcy z gospodarki komunalnej, to dokładnie z czego zdejmujemy? Chcemy to po prostu, przynajmniej ja chcę dokładnie wiedzieć. Dziękuję. No na pewno. Szanowni Państwo, 90 tysięcy, które jest zabezpieczone w budżecie, są to odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na przebudowę drogi kamiennej w miejscowości Miedziana Góra. Tu, jak Państwo pamiętacie, ta inwestycja była realizowana przed 2 latami równolegle z ulicą Leśną, to jest również droga gminna, i tak samo drogą powiatową ulicą Laskową. Natomiast ten zakres nas nie dotyczy, gdyż jest to droga powiatowa. Natomiast w przypadku dróg gminnych, czyli Leśnej, Kamiennej, jak najbardziej. Pamiętacie Państwo, że od samego początku już przy realizacji inwestycji zabezpieczaliśmy środki na odszkodowania w tych drogach na poziomie, jeśli dobrze pamiętam, około 500 tysięcy złotych. Tak było przez 2 lata. I później w zależności od potrzeby, gdyż decyzji w tym zakresie nie było, te środki były kierowane na inwestycje, czy też projekty, które były konieczne do zrealizowania. I teraz też nie ukrywam, że nie przewidywaliśmy, iż te postępowania się zakończą, aczkolwiek one już w części są zakończone. Mamy już decyzje prawomocne i z tego tytułu, Szanowni Państwo, wprowadzamy do 90 tysięcy na to zadanie. Natomiast co do zdjęcia, żebym tylko dobrze zerknął, zakup nieruchomości na cele gospodarki komunalnej, Szanowni Państwo, to są środki, które gmina wydatkuje na poczet zakupu nieruchomości pod budowę pompowni, czy też przepompowni ścieków. My za każdym razem, i możecie Państwo też przeanalizować poprzednie budżety, robimy dużą górkę, gdyż nie wiemy, w jaki sposób negocjacje z mieszkańcami się zakończą. Natomiast tutaj na etapie tych inwestycji sprawę jednej pompowni już mamy sfinalizowaną w formie aktu notarialnego sprzed 2 tygodni. Kolejny akt notarialny będzie, myślę, że w tym miesiącu, gdyż czy uchwała czeka jeszcze na Państwa podjęcie. No i mamy jeszcze kolejne tematy, które wiążą się z etapem 4, czy też 6. Natomiast tutaj prognozujemy, że te środki wystarczą, czy też ewentualne zakupy będą miały miejsce w roku przyszłym. Stąd zdjęcie z tych 90 tysięcy z tego zadania, z tego paragrafu i pokierowanie go na odszkodowania na ulicy Kamiennej. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Zdzisław Moćko. Ja chciałem się zapytać, bo nie bardzo rozumiem tu. Mieliśmy na zakup pod przepompownią na Światełku, nie było w ogóle pieniędzy, a teraz zdejmujemy z tej kwoty. No skąd to się wzięło w ogóle, bo nie bardzo rozumiem. Szanowni Państwo, panie radny, zakup nieruchomości na cele gospodarki komunalnej, tutaj sama nazwa wskazuje, że na tym paragrafie, dziale, rozdziale nie są środki stricte dedykowane pod jeden zakup, ale na wszystkie zakupy na poczet tych inwestycji. Jak widzę, zakup, podziały, opłaty mamy zabezpieczone aż 200 tysięcy. Także w tym momencie te zakupy, które zostały zrealizowane i są przed nami, wskazują, iż zdjęcie z tego paragrafu tych 90 tysięcy złotych w żaden sposób nie uniemożliwi nam kolejnych zakupów na poczet inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Bardzo dziękuję. Czyli rozumiem, panie wójcie, że te 90 tysięcy na wypłatę tych odszkodowań, to już te decyzje są prawomocne i z tytułem wykonalności, więc po prostu musimy je zapłacić. Zgadza się. Tam mamy co do dwóch spraw wątpliwości jeszcze, ale ogólnie myślę, że zdecydowana większość odszkodowań będzie wypłacona. Będziemy na pewno rozmawiali jeszcze tutaj, co prawda, nie sprawa Kamiennej, a ulicy Leśnej, bo tam grono w ogóle środków, które gmina będzie musiała wypłacić, to będą środki dla Lasów Państwowych, także tam będziemy chcieli po prostu podjąć rozmowy z nimi, żeby oni po prostu z
z części być może tego odszkodowania zrezygnowali, gdyż jak sami Państwo dobrze wiecie i zgłaszacie, w duży sposób oni również korzystają z naszej infrastruktury i to niestety wpływa negatywnie, gdyż ta infrastruktura przez te ciężkie samochody, które korzystają z wjazdów do lasu, ta nasza infrastruktura jest niszczona. Także będziemy chcieli takim argumentem w jakiś sposób spowodować, żeby chociaż w części od tego odszkodowania Lasy Państwowe odstąpiły. Okej, dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Bożena Modrzejewska. Czyli rozumiem, panie wójcie, że te 90 tysięcy, jak zdejmiemy z tego paragrafu 900.01 z paragrafu 60.50, to mimo to wystarczy nam na zakup tej działki pod przepompownię na ulicy Światełek. Tutaj jak najbardziej nie ma żadnej obawy, także tą uchwałę, którą państwo macie, my będziemy już jutro starali się sfinalizować, znaczy jutro ustalimy notariusza i będziemy ją finalizowali, także tu żadnego zagrożenia co do wypłaty środków pod tą działkę w tym momencie nie ma. Jeszcze druga sprawa. Pan wójt mówi, że teraz postaracie się rozmawiać z Lasami Państwowymi na temat obniżenia odszkodowań na ulicy Leśnej. Tutaj był poruszany temat ulicy Leśnej. Było zgłoszenie, żeby rozmawiać przed rozpoczęciem tej inwestycji, bo ewidentnie ten asfalt był zniszczony przez korzenie drzew, które rosły w lesie. Szkoda, że wtedy nie było takich rozmów. Teraz no, nie wiem, czy nie będzie troszeczkę za późno, ale trzymam kciuki za powodzenie. Szanowni Państwo, ja tak odpowiadając, przypomnę, że wtedy pani radna były rozmowy z Lasami Państwowymi właśnie w momencie, kiedy inwestycja była realizowana. Ja sam bezpośrednio spotkałem się u nas w Urzędzie Nadleśniczym, który jest odpowiedzialny za ten teren i wtedy już Lasy Państwowe dały sygnał, pamiętam, że była wtedy pandemia i oni właśnie posiłkowali się tym argumentem, że jest trudna sytuacja również dla Lasów Państwowych i z tego odszkodowania raczej nie odstąpią, ale decyzja musi oprzeć się o struktury wyższego szczebla, bodaj to chyba była Warszawa bądź Radom, nie pamiętam, i też była decyzja odmowna. Natomiast my w tym miesiącu, szanowni Państwo, otrzymaliśmy już decyzję z konkretnymi kwotami, dlatego też ten temat no ponownie wraca, gdyż widzimy, iż tych środków dużo będziemy musieli wypłacić dla Lasów Państwowych. Tak, panie wójcie, tylko że troszeczkę rozmijamy się w myśleniu, bo ja mówię, że przed rozpoczęciem inwestycji wartałoby wtedy pójść z przedstawicielami Dyrekcji Kierownictwa Lasów Państwowych i pokazać, jak ta droga wygląda właśnie przez te drzewa, przez te korzenie, które wysadzały asfalt i zniszczyły go. Natomiast w tej chwili, jak oni już widzą piękny asfalt, to nie wiem, czy wyrażą zgodę na zmniejszenie tego odszkodowania. I o to mi chodzi właśnie. Tym bardziej, że tak jak był zgłaszany temat ulicy, której Radosnej? Radosna, bo tam pojechałam właśnie jak w trakcie, kiedy wywozili to drzewo, jest podobna sytuacja. Ona ma iść podobno teraz do tego programu dojazdy do pól. I tam każda złotówka włożona, to wydaje mi się, że jeżeli Lasy Państwowe nie będą pomagać w tej inwestycji, to też będzie ta droga bardzo szybko zniszczona, a w przyszłości będą żądali znowu jakiegoś tam odszkodowania, nie wiadomo za co. Lasy Państwowe wiemy, jak działają. W pełni z panią radną zgadzam, ale no mówię, te rozmowy były toczone na etapie wtedy jeszcze rozpoczęcia i realizacji tej inwestycji. No takiej woli, żeby odstąpić od jakiegoś odszkodowania ze strony Lasów Państwowych nie było. Rozważaliśmy również temat właśnie teraz ulicy Radosnej, to co część z państwa zgłaszała. Natomiast z tego, co mi wiadomo, z informacji, które udało mi się powziąć, to ten teren w Zagdańsku to podlega pod całkowicie inne nadleśnictwo, co teren na Ciosowej. Także tutaj zgadza się, ale rozmawiamy tutaj na najniższym szczeblu od początku, także no tutaj ta jurysdykcja jest taka, nie inna. No i używanie argumentu, że w Tumlinie jest coś nie tak, żeby tutaj wywalczyć, no myślę, że dość szybko może zostać obalone, aczkolwiek no takie rozmowy na pewno będziemy prowadzili, wszystkich argumentów, które są po naszej stronie, użyjemy. Dobrze, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Zdzisław Moćko. Ja chciałem się odnieść do Radosnej. Jeżeli będziemy, nie będziemy rozmawiać na tym etapie, a wiadomo, że musimy wykonać tego projektu dojazdu do dróg, do pól, to my nigdy nie będziemy. Tak jak było na ulicy Leśnej, ja prosiłem przed
przed robieniem drogi, wejście wykonawcy, pokazywałem panu wicewójtowi, w tym czasie można było zająć jakieś stanowisko i rozmawiać. Jak żeśmy zaczęli inwestycje, to lasy nas już po prostu miały gdzieś. Także to było wina ewidentna pewnych ludzi, no nie oczekuje się, bo z tego, co ja wiem, można było środki wyciągnąć. Teraz to sobie możemy gdybać. Także tu pieniądze nam uciekają. To samo jest z Radosną. Lada chwila przyjdą pieniądze z dopłaty do dojazdu do dróg. Nie rozmawiane jest w ogóle. Studnia uszkodzona, droga jest rozjeżdżona w nic i nikt nie rozmawia. Miesiąc temu czy półtora zgłaszałem panu i nie ma żadnych dyskusji, spotkania, a jakichś rozmów w tej sprawie. Więc na co będziemy czekać? Na jesień? No chyba coś tu jest nie tak. Adwocent. Szanowni państwo, tylko podkreślę, że te rozmowy... Raz, dwa. Ja pamiętam bardzo dobrze, jak ten temat był zgłaszany na sesji i niezwłocznie wtedy takie spotkanie w Urzędzie Gminy jeszcze z Nadleśniczym się odbyło. I pamiętam je bardzo dobrze, bo ten temat był podnoszony, był zgłaszany przez część z państwa radnych, nie tylko przez pana Zdzisława Moćkę, ale również inni radni ten temat podnosili, prosili, żeby takie spotkania z lasami odbyć i one były. Natomiast pamiętam, że wtedy, nie wiem na ile słusznie, ale tutaj nadleśnictwo zasłaniało się epidemią, że są trudne czasy, że tego drzewa tak dużo nie idzie. Szanowni państwo, takie rozmowy były. Ja rozumiem, że pan to kwestionuje, nie będę w to wnikał. Natomiast ja państwu przekazuję to, co zostało mi wtedy powiedziane, bo pamiętam tą rozmowę bardzo dobrze, bo w sprawę byłem bezpośrednio zaangażowany. I Lasy Państwowe wtedy powiedziały, że z tego odszkodowania nie odstąpią, że jeszcze będzie trzeba tą decyzję oprzeć o centralę wyższego szczebla. Tak się stało i również decyzja była odmowna. Panie wójcie, nie spotyka się wtedy z przedstawicielami w gminie, tylko zawozi się panów czy panie w teren, na miejsce, żeby zobaczyli, jak to faktycznie wygląda. A to było jeszcze przed pandemią, z tego co ja kojarzę. Jeszcze pandemii wtedy nie było. Bo ile czasu temu jest leśna zrobiona? Dwa lata będzie. Ale początki były wcześniej, więc to jeszcze... pandemii nie było. Dobrze. W błąd, bo to sprowadzenie jest w błąd, że było jakieś spotkanie. Trzy miesiące, jakże z panem wicewójtem był, pokazywałem, jak ta droga wygląda, popękana, korzenie wysadziły i nic nie było zrobione. Dopiero za 4 miesiące, jak weszli wykonawca, dopiero jakieś tam rozmowy może były, bo ja tego nie wiem. Także nie, ja uprzejmie, proszę, pan, uprzejmie panie wójcie, nie wprowadzaj pan społeczeństwa w błąd. Uprzejmie proszę, aby pan radny nie wskazywał przebiegu rozmowy, w której pan udziału nie brał. To tyle w tym temacie. Ale ja nie wskazuję żadnej rozmowy, z której nie brałem. Co pan w ogóle sugeruje? Wskazuje pan. Szanowni państwo, dyskutujemy nad uchwałą budżetową. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Łukasz Woźniak. Ja chciałem zabrać głos odnośnie odwocem tej Radosnej. Teraz podejmowaliśmy decyzję na komisji, a teraz zastanawiamy się, czy Lasy Państwowe nam dorzucą coś, czy nie dorzucą, czy ta droga w ogóle ma sens, robienie tej drogi ma w ogóle sens. Mieliśmy drogę alternatywną, ulicę Podkościele, którą mogliśmy robić bez żadnego rozmów z Lasami Państwowymi i mamy własność tej drogi. Podjęliśmy inną decyzję, a teraz się zastanawiamy, czy ona jest była słuszna. Trochę tego nie rozumiem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Anna Zapała-Śledź. Ja w innym temacie już. Chciałam się dowiedzieć, przesunięcie środków wykonania opracowań geodezyjnych. Jakie opracowania geodezyjne, czyli z czego ściągamy te 17 tysięcy? I druga rzecz, wygaszanie poboczy i rowów, zwiększanie to, rozumiem, że koszta wzrosły, czy po prostu będzie trzeci raz? Koszta wzrosły. A już się cieszyliśmy. Dobrze, ale niech ktoś odpowie na pytanie, może tak, o nie wszyscy. Szanowni państwo, więc tak, od końca może wygaszanie placu zabaw, tu jest zwiększenie środków na poczet tej umowy. Myślę, że państwo doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, z czego to wynika. Widzimy, jakie są ceny na stacji paliwa. Te usługi są świadczone w większości, jeśli mówimy o
poboczach, rowach, to są świadczone samochodami, jeśli są to usługi realizowane na placach zabaw, czy też innych miejscach użyteczności publicznej, to paliwo również jest wykorzystane. Także z tego tytułu to zwiększenie się wzięło. Co do 17 tysięcy przesunięcie środków wykonania opracowań geodezyjnych, tu, Szanowni Państwo, został przedłożony wniosek z referatu inwestycji wskazujący, iż zdjęcie tych środków na poczet innych paragrafów w żaden sposób nie zachwieje inwestycji. I tam mieliśmy regulację pozostałych gruntów 50 tysięcy i z tego zdejmujemy 17 200. Ale czy to jakieś konkretne grunty? To nie, to Szanowni Państwo, są ogólnie środki zabezpieczone na regulacje. Jak one są, no czyli to po prostu nie mieliśmy tam żadnych z tego wpisanych miejscowości? Żadnych konkretnych, nie. To są środki tak jak zakup nieruchomości pod cele gospodarki odpadami komunalnymi. Jest konkretny budżet i w zależności od potrzeby się z niego korzysta. Tutaj jest analogiczna sytuacja i schemat działania. To jeszcze może jak ja jestem już przy tych rowach, to chciałam przypomnieć świętego Jana i rowy. Mamy pieniążki zabezpieczone, panie wójcie. Mieszkańcy się już proszą któryś rok. Od początku 2018 się proszą, a podobno już wcześniej się prosili o te rowy na świętego Jana. Dobrze, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Jarosław Wałek. Znaczy, ja tu w pewien sposób zostałem zmuszony do dyskusji na temat rozmów z lasami. Przy objeździe, w którym dosłownie miałem zaszczyt brać udział razem z Komisją Inwestycyjną, brał też udział wójt, w terenie rozmawialiśmy i to dwukrotnie, raz na jednej drodze, która jest drogą Lasów Państwowych, korzystają mieszkańcy i druga to na Radosnej, jak raz wtedy ładowano tam te ładunki drzewne, gdzie uszkodzona ta studnia kanalizacyjna i to bardzo mocna była. I tam no wręcz po prostu rozmawialiśmy tak króciutko i ja prosiłem, mówił, że tak, trzeba będzie rozmawiać z lasami w tym temacie. A tyle co wiem, to chyba w tym roku takiej rozmowy było, bo ja przypuszczam, że to, co tu kolega Zdzisiek powiedział, to dotyczyło poprzednich lat i innego tematu, a mnie jak raz ten temat, który jest gorący, bardzo gorący, żeby uszkodzenia naprawiono i o takiej rozmowie we dwóch żeśmy rozmawiali. Prawdopodobnie czasu nie wystarczyło, ale myślę, że ona się odbędzie bardzo szybko. Ja sobie zdaję sprawę, że będą tam na przewoźników zganiać itd. itp., ale to jest inny temat. Nie możemy tego po prostu pominąć i nie możemy z tym czekać. Natomiast kolego Łukaszu, ty chyba tak za krótko patrzysz po prostu na to. Pewne rzeczy, na które trzeba patrzeć, to trzeba patrzeć, że jeżeli coś jest tragiczne i wymaga jakiegoś udrożnienia, bo tu łącznie z tą Radosną chodziło o udrożnienie, nic więcej. I to związane z sytuacją działań wykonawczych z Polskiego Ładu na innej drodze, żeby umożliwić przejazd tamtędy, w trakcie po prostu wykonywania robót drogowych na uroczeń, bo konkretnie o nie chodzi. Słodka jest niedrożna i długo nie będzie drożna jeszcze. Oczywiście ona jest w całości prywatna, natomiast urocza i jej uwarunkowania, jeżeli będą robione, nie ma możliwości, żeby wykonawca fizycznie mógł wyznaczyć jakikolwiek przejazd obok, co zakładane było w jakiś tam sposób, ale to trzeba znać teren, trzeba wiedzieć, chyba że rajd terenowy na samochodach, to tak, ale tu nie o takie chodzi. Także to było tak powiązane, a więc proszę patrzeć szeroko, nie na takiej zasadzie, bo tu nie było żadnego uwarunkowania, czy lasy się dołożą, czy się nie dołożą. W tym przypadku nie dotyczyło w ogóle lasów, bo to jest droga gminna, a nie leśna. Natomiast transportowców,
chodziło o ściganie transportowców, żeby nie niszczyli. Tylko o to. I tutaj to jest sprawa na pewno nie od ręki, bo nawet gdyby sytuacja doszła do ostateczności i trzeba byłoby wyjść na drogę postępowania sądowego, to będzie trwało. To jest normalne i należy tak trochę chyba szerzej patrzeć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Łukasz Woźniak. Kolego Jarku, ja doskonale to rozumiem, tylko odniosłem się do tego, bo ponieważ na komisji nie był poruszany w ogóle temat lasów państwowych, temat lasów państwowych wywiązał się podczas komisji objazdowej, no i teraz podczas tej rozmowy pan Zdzisław stwierdził, że jeżeli lasy nie dołożą się, to tak naprawdę będą to rzucone pieniądze w błoto, bo ta droga zostanie rozjeżdżona. Odniosłem się do tego, ponieważ mieliśmy drugą drogę alternatywną, ulicę pod Kościele, która też wymaga remontu. No niestety, nie została wybrana. Trzeba się z tym pogodzić. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Szanowni państwo, jeśli nie ma więcej pytań, bardzo proszę odczytać uchwałę. Uchwała Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Na podstawie artykułu o finansach publicznych Rada Gminy Miedziana Góra uchwala, co następuje. Paragraf 1, 2, 3, 4 macie państwo przed sobą. Paragraf 5, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 6, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem wyżej odczytanej uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Głosowało 15 radnych, 15 radnych za, także stwierdzam, iż uchwała została przyjęta. Zamykamy punkt numer 8, przechodzimy do punktu numer 9. Jest to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Ćmińsk. Otwieram dyskusję. Szanowni państwo, czy macie pytania jakieś dotyczące tej uchwały? Było mówione na komisji. Jeśli nie ma pytań, bardzo proszę odczytać uchwałę. Czyli macie, szanowni państwo, pytania czy nie? Nie ma. To bardzo proszę czytać uchwałę. Uchwała Rady Gminy Miedziana Góra w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cimis. Podstawy prawne. Rada Gminy Miedziana Góra uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntu gminy Miedziana Góra obrębu 4 Cimin Rządowy jako działka numer 336/3 o powierzchni 0,574 hektara. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem odczytanej uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Głosowało 15 radnych, 15 radnych za, także stwierdzam, iż uchwała została przyjęta. Zamykamy punkt numer 9, przechodzimy do punktu numer 10. Jest to podjęcie uchwały w sprawie dopłat do odbiorców usługi polegającej na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. I tutaj o kilka słów może bym poprosił pana prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej. Szanowni państwo, uchwała ta wynika z różnicy wysokości taryfy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla mieszkańców, do których dostarczana jest woda z wodociągów kieleckich. Wodociągi kieleckie 28 maja zmieniają taryfę zgodnie z decyzją Wód Polskich na kwotę wodę z 3,94 zł do 4,09 zł i ścieki z 5,75 zł do kwoty 6 zł.
Uchwała ta dotyczy tylko mieszkańców ulicy Osiedlowej w Kostomotach Pierwszych, czyli tak zwanej Gruchawki oraz Tumli na Wyknia. Dla informacji Państwa pragnę poinformować, iż średnie zużycie na Gruchawce, czyli na ulicy Osiedlowej kwartalnie to jest około 200 metrów sześciennych i w Tumlinie Wykniu jest to też około 230 metrów sześciennych, więc te kwoty nie są takie duże kwartalnie. Tam jest około 200, 500, 300 zł. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czy macie jakieś pytania? Jeśli takowych nie ma, bardzo proszę czytać uchwałę. Bardzo proszę wyłączyć, który... Jest dobrze. Uchwała Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 17 maja 2022 rok w sprawie dopłat dla odbiorców usługi polegającej na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym wprowadzeniu ścieków Rada Gminy Miedziana Góra uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się dopłatę w wysokości. Punkt 1. 0,69 zł za metr sześcienny netto od odbiorców usługi za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zakupionej od spółki Wodociągi Kielce spółka z o.o. Punkt 2. 0,30 zł za metr sześcienny netto od odbiorców usługi za zbiorowe odprowadzenie ścieków do systemu kanalizacyjnego spółki Wodociągi Kielce spółka z o.o. Paragraf 2. Dopłata obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, to 18 listopada 2022 roku. Paragraf 3. Dopłata zostanie przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze spółka z o.o. po przedłużeniu miesięcznego rozliczenia ilości hurtowego zakupu wody i hurtowego odbioru ścieków. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Miedziana Góra. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem wyżej czytanej uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Głosowało 15 radnych za, także stwierdzam, iż uchwała została przyjęta. Zamykamy punkt numer 10. Przechodzimy do punktu numer 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedziana Góra. Czy są jakieś uwagi dotyczące tej uchwały? Proszę bardzo, pan radny Jarosław Wałek. Szanowni Państwo, temat tej uchwały ciągnie się bardzo długo. Na komisjach ostatecznie ustaliliśmy konkretne zapisy, które niestety zostały zmienione w projekcie tej uchwały. W związku z powyższym zgłaszam wniosek formalny o wykreślenie w każdym jednym dosłownie paragrafie, punkcie. Kolejno będzie musiało być głosowane, bo to nie ma innego wyjścia, nie można zbiorowo. Słów nie rzadziej niż pozostają konkrety. Przykład. Odpady niesegregowane, zmieszane w okresie od października do kwietnia raz w miesiącu. W każdym jednym skreślamy wstęp nie rzadziej niż. To określenie prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. To jest wniosek formalny. Dziękuję. Proszę. No ja włączyłem, bo chciałem tylko powiedzieć, że tutaj ewentualnie można to zagłosować raz. To tylko w uchwałach. Jeżeli taki będzie w takiej formie zgłoszony, to może być to po prostu jednorazowo głosowane. To tylko w kwestii ustalenia, jaka będzie treść tej poprawki. To znaczy chodzi o to, że tak, bo to rozumiem, panie radny, dotyczy rozdziału czwartego. Rozdziału czwartego, paragrafu ósmego. Ósmego, czyli w każdym z tych par, z tym, gdzie jest. To paragraf ósmy, ustęp pierwszy, punkty od 1 aż do punktu czwartego. B. Czwartego B.
I tu w każdym jednym skreślić początek. Nie rzadziej niż. Zostawić konkretnie. Czyli w rozdziale czwartym, w punkcie pierwszym, podpunkt 1 do 4b, tak? Bo tu jest drugi punkt, odpady komunalne, zużyty sprzęt elektroniczny. To już nie. To już zostaje. Tak jest. Tak, tego dotyczy wniosek formalny. Tak jest. W całości aż do punktu 4b. Przy każdym jednym użyto stwierdzenia nie rzadziej niż. Skreślenie tego stwierdzenia. Panie mecenasie, możemy to za jednym razem przegłosować, tak? Tak pan mecenas powiedział. Tak, bo to chodzi tylko o kwestię precyzyjnego wskazania, co jest zmienione, ale dotyczy jednej uchwały, więc... Dobrze. Jeżeli byłoby tak wskazane, to znaczy tak jak mówię, nie przesądzam jeszcze treści tej poprawki, ale że po prostu wszystkie w danym paragrafie, ustępie czy w całej uchwale na przykład konkretne stwierdzenie, to tak, można w ten sposób. Po prostu poprawka musi być precyzyjnie określona, co jest zmienione w uchwale, ale można naraz w jednej uchwale zmienić po prostu kilka paragrafów czy ustępów. Zawsze chodzi tylko o to, żeby każda uchwała, każda poprawka niezależna od siebie była osobno głosowana. Aha, rozumiem, wiem o co chodzi, tak, jasne. Dobrze, bardzo dziękuję. Proszę. Szanowni Państwo, jeszcze pozwolę sobie wyjaśnić kontekst tego sformułowania, które tutaj się znalazło, czyli tego słowa nierzadziej. Ono zostało zaproponowane z dwóch względów. Po pierwsze, aby ten regulamin mimo wszystko był w zgodności z naszym postępowaniem przetargowym, czyli żeby te zapisy, które znalazły się w przetargu, nie były inne od tego, co tutaj jest zaproponowane, to i tak słowo nierzadziej w tym momencie ingeruje oczywiście, natomiast w mniejszym oczywiście zakresie. Natomiast po drugie, tutaj to, o czym podkreślałem, cały czas aneks z wykonawcą będzie wymagał zgody dwóch stron, czyli oczywiście my jako urząd tutaj na Państwa prośbę, na skutek podjęcia tego regulaminu taką zmianę zaproponujemy, natomiast ja dzisiaj takich rozmów też nie prowadziłem z wykonawcą. W momencie, kiedy wykonawca takiej zgody nie wyrazi, no to wtedy ewentualnie będziemy musieli zmieniać ten regulamin. Także tutaj takie dwie kwestie, które gdzieś tam w trakcie rozmów w naszym urzędzie się pojawiły, czyli zgodność z postępowaniem przetargowym i ewentualne aneksowanie umowy z wykonawcą. Stąd to sformułowanie, które tutaj zostało zawarte, ale to już Państwa ocenię, że tak powiem, to zostawiam i decyzję do podjęcia. Dobrze, pan, ponieważ to pan padł wniosek formalny, czyli może tak, 5 minut przerwy. Nie, nie potrzeba? Chyba, że potem. Dobrze. Dobrze, to przystępujemy do głosowania nad wnioskiem formalnym, tym, który padł. Tak, tak, oczywiście. Tak, nowy wejdzie, tak, tak. Prawidłowo jest, tak? Dobrze, to przystępujemy do głosowania nad poprawką, którą Państwo widzicie, czyli wykreśleniu słów nie rzadziej niż. Kto jest za? Bardzo proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 15 radnych, 11 radnych za, 4 wstrzymujące się, także stwierdzam, iż wniosek formalny został przyjęty. No tak, ale 5 minut przerwy. Krótko, ja krótko. Dobrze, no to proszę bardzo. Ja bardzo zadowolony jestem, że taki regulamin w ogóle powstał, tylko chciałbym, żeby te zapisy nie były martwe, bo nie wiemy, chyba nikt z nas tu nie wie, kto będzie egzekwował te przepisy i na jakich zasadach. Mnie się wydaje, że powinniśmy się o tym dowiedzieć. A sam regulamin to uważam, że bardzo dobrze, że powstał. Dziękuję. Dobrze, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ogłaszam 5 minut przerwy. Szanowni Państwo, to będziemy powoli wracać do naszych obrad. Także bardzo proszę o... Dobrze, szanowni Państwo, wracamy do naszych dzisiejszych obrad. Jesteśmy w punkcie 11. Bardzo proszę na początku o stwierdzenie kworum. Bardzo proszę o stwierdzenie kworum.
tak, jesteśmy z powrotem, jesteśmy w komplecie. Bardzo proszę o odświeżenie porządku obrad. Tak, jesteśmy w punkcie 10. 11, przepraszam, 11, dobrze, tak, 11. Tak, witam oczywiście naszą radną powiatową, panią Małgorzatę Popiel. Witam serdecznie, dobrze. Jesteśmy w punkcie 11, podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedziana Góra. Szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Jeśli nie ma pytań, bardzo proszę o odczytanie uchwały. Uchwała Rady Gminy Miedziana Góra w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedziana Góra. Podstawy prawne. Rada Gminy Miedzianej Góry uchwala, co następuje. Rozdział 1 do rozdziału, zobaczymy, do rozdziału 8, do rozdziału 7, 8 odczytam, do rozdziału 7 zgodnie z tym, co państwo mają przedstawione, rozdział 8, postanowienia końcowe. Paragraf 13. Z dniem wejścia w życie mniejszej uchwały traci moc uchwała nr 18/138/20 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Miedziana Góra. Paragraf 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem wyżej odczytanej uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Głosowało 15 radnych, 12 radnych za, 3 wstrzymujące się, także stwierdzam, iż uchwała została przyjęta. Zamykamy punkt numer 11, przechodzimy do punktu numer 12. Jest to podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości opłatę. Szanowni państwo, czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Proszę bardzo, pan radny Jarosław Wałek. Dzięki. Ta uchwała jest zbieżna z poprzednią, w związku z powyższym praktycznie jest to automat. Podobnie musimy postąpić w tym przypadku, jedna z drugą musi się zgadzać. W związku z powyższym wniosek formalny, proszę o wykreślenie słów nie rzadziej niż przed każdym jednym konkretnym określeniem. Jest to paragraf 2, ustęp 1, punkt 1 do punktu 4b. Tak jest. Dobrze, bardzo proszę spojrzeć na tablicę, czy treść wniosku, wniosku się zgadza. Tak. Dobrze, to szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem
wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Głosowało 15 radnych, 10 za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące się, także stwierdzam, iż uchwała została przyjęta. Dobrze, to bardzo proszę o zmianę uchwały. Dobrze, szanowni państwo, ogłaszam 5 minut przerwy. Tak, wracamy do naszych obrad. Bardzo proszę o stwierdzenie kworum. Jest nas 15 radnych. Jesteśmy w punkcie numer 12, podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości opłatę. Dobrze, szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Jeśli nie ma, bardzo proszę odczytać uchwałę. Uchwała Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 17 maj 2022 rok w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Miedziana Góra uchwala, co następuje. Paragraf 1, 2 państwo macie przed sobą. 3, paragraf 4, paragraf 5, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Miedziana Góra. Paragraf 6, traci moc uchwała nr 18/139/20 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od niej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem wyżej odczytanej uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Głosowało 15 radnych, 10 za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się. Także stwierdzam, iż uchwała została przyjęta. Zamykamy, przepraszam, zamykamy punkt numer 12. Przechodzimy do punktu numer 13. Jest to podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Szanowni państwo, czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały?
Jeśli nie ma pytań, proszę bardzo, pan radny Dariusz Siwek. Tutaj mamy właśnie przyjąć uchwałę w sprawie stawek za opłatę za śmieci. Chciałem się zapytać, powtórzę to samo pytanie, co zadawałem wcześniej na sesji. Chodzi mi, jakie działania podjęliśmy my, aby ta stawka była jak najmniejsza, ze względu na to, że jeżeli można też łatwo zauważyć, że w części gminnych stawki zostały utrzymane na przykład. Po ostatniej dyskusji na komisji chodzi mi o zbilansowanie całej wysokości tej kwoty, która jest w przetargu. Mówimy o 2 miliony 520, padła ta kwota. Chodzi mi o stawkę 25 zł bez kompostownika i 20 zł chodzi o zbilansowanie. Dlatego chciałbym tutaj zadać pytanie panu wójtowi, no bo tutaj radni podejmują kroki, przynajmniej chodzi mi, aby ta częstotliwość tych wywozu była nie 3 razy w miesiącu, tylko 2 razy oczywiście, żeby tą stawkę zmniejszyć ile się da. Jeżeli dobrze pamiętam, no nie wiem, chyba w listopadzie była przygotowana uchwała o zmianie stawek, którą większość radnych nie podjęła. Chciałem się zapytać pana wójta, kroki tutaj, jakie podjęliśmy, aby ta stawka była jak najmniejsza. Proszę bardzo. Dobrze, pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie, natomiast prosiłbym tylko o doprecyzowanie dwóch zagadnień, bo wspomniał pan, że są samorządy, w których te stawki zostały zachowane, dlatego też prosiłbym o wskazanie tych samorządów, to jedno pytanie. I drugie pytanie, czy te samorządy, czy posiada pan wiedzę, że stawki, czy też taryfa, która w tych samorządach obowiązuje, to jest taryfa, która w 100% pokrywa bezpośrednio wartość tej umowy i koszty obsługi, czy też z budżetu gminy ta umowa jest zasilana? To takie moje dwa pytania, żeby doprecyzować to zagadnienie. Z dokumentów, które nam przedstawiono na komisji, mieliśmy tutaj Bodzentyn, stawka utrzymana, Łagów, stawka utrzymana, Nowa Słupia, stawka utrzymana, Nowiny, stawka utrzymana, Pieśnica, stawka utrzymana, Strawczyn, stawka utrzymana, Zagnań, stawka utrzymana i Łopuszno, stawka utrzymana. Dobrze, to pierwsze pytanie, a drugie, czy w tych samorządach te stawki, te taryfy, które są zatwierdzone, utrzymane, pokrywają wartość umowy, czy też jest to, że tak powiem, pokrywane w części bezpośrednio z budżetu tych samorządów? Ale panie wójcie, nie potrafię panu odpowiedzieć, to pytanie nie jest do mnie, także no. Przygotowane dokumenty były na komisję, także tutaj stawki i tych 7 propozycji. Chodzi mi też, sam pan stwierdził, o zbilansowanie tych 2 miliony 520, tą wysokości opłaty 25 i mówię 20 zł bez kompostownika. Dlatego powiedziałem, że powtarzam to samo pytanie, bo zadawałem chyba na 2 sesje wcześniej, czy coś, chodzi mi działania tutaj ze strony, jakie były podjęte, no bo tutaj widzimy, że częstotliwość też jest bardzo ważna, aby te stawki były jak najmniejsze, także. No się, panie radny, ja prosiłem o doprecyzowanie pytania, gdyż, że tak powiem, formułowanie go bez, że tak powiem, przedstawienia tych zagadnień, o które poprosiłem doprecyzowanie, pozwoli pan, że skończy. Myślę, że jest, że tak powiem, niepełne. Natomiast odpowiadając na to pytanie, które pan zadał, aczkolwiek widzę też tutaj duży, że tak powiem, obszar, w którym wiedzy nie powzięto, kontrolujemy przede wszystkim wagę, to co państwu przedstawiliśmy już przed 2 latami na początku, jako jeden z pierwszych samorządów i chyba tutaj nikt w tej okolicy przynajmniej tego nie robił w ten czas. Podpisaliśmy porozumienie, na podstawie którego nieodpłatnie korzystaliśmy z wagi na naszej kopalni, także każdy samochód, który wjeżdżał na teren gminny i później z niej wyjeżdżał, był ważony, co dawało nam pewność, że wjeżdża on pusty i wyjeżdża tylko i wyłącznie ze śmieciami załadowanymi na terenie naszej gminy. Później kolejnym krokiem było, aby ten system jeszcze lepiej usprawnić, wybudowanie takiej wagi. Tutaj również jesteśmy chyba jednym z pierwszych samorządów w tej okolicy, który taką wagę ma i te samochody również za każdym razem są ważone w momencie, kiedy wjeżdżają i w momencie, kiedy wyjeżdżają. Ponadto system BDO, który został wdrożony już w całym kraju, daje nam możliwość, aby kontrolować GPS-y tych samochodów, czyli daje nam to gwarancję i pewność, że te samochody poruszają się tylko i wyłącznie na terenie naszej
gminy i my to oczywiście, szanowni państwo, sprawdzamy tak, aby mieć pewność. Ponadto w postępowaniu przetargowym wskazaliśmy, że jeśli wykonawca świadczy te usługi od prywatnych przedsiębiorstw, to te odpady muszą być odbierane w innych dniach właśnie po to, aby mieć pewność, że odpady od jakiejś przedsiębiorcy nie są zabierane na nasz samochód, nie są, że tak powiem, wliczane później bezpośrednio dla wszystkich mieszkańców. Ponadto prowadzimy kontrolę, pracownik Urzędu Gminy sprawdzał zgodnie z deklaracjami, które mamy, czy też informacji, które posiadamy, czy kompostowniki, czy mieszkaniec, który zgłosił, że ma w swoim domu kompostownik, czyli z tego tytułu posiada ulgę, czy te bioodpady wywozi, bo takie sytuacje niestety miały miejsca, były wskazane, że ktoś wskazywał, że ma kompostownik, korzysta z tej ulgi, ona wcześniej wynosiła jedną złotówkę, dużo, niedużo, przy rodzinie pięcioosobowej to jest 5 złotych na miesiąc, natomiast były sytuacje, kiedy ktoś w takiej sytuacji te bioodpady wystawiał, dlatego też taką kontrolę przeprowadziliśmy. Będziemy też o tym mieszkańców w formie informacji, artykułów informować, żeby prewencyjnie przestrzec pozostałe osoby, które w taki sposób postępują, czy też mają zamiar, aby tego nie robiły, gdyż konsekwencje w tym zakresie będziemy od nich wyciągali. Ponadto, aby też ten system uszczelnić, sprawdzamy system deklaracji, też to, o czym Państwo mówiliśmy. Sprawdzamy też, jakie jest zużycie wody, gdyż to jest bardzo dobry wyznacznik, na swój sposób jest wyznacznik tego, ile osób w danym domu jest, gdyż na pewno inną ilość wody zużywa jedna osoba, inną ilość wody zużywa rodzina pięcioosobowa i w taki sposób również, że tak powiem, można wyłapać pewne nieprawidłowości w tym zakresie. Ponadto edukacja, staramy się poprzez naszą gazetkę, ale nie tylko, poprzez materiały promocyjne, takie jak ulotki bezpośrednio kolportowane przez wykonawcę, poprzez aplikację Blisko, którą mamy, a którą rozbudowaliśmy o moduł gospodarka odpadami komunalnymi, uświadamiać mieszkańców, w jaki sposób odpady segregować, gdyż mamy tam moduł, gdzie wpisujemy sobie po prostu daną frakcję i aplikacja nam podpowiada, gdzie dany odpad powinien trafić, do którego worka, gdyż czasami wydaje nam się, że w sposób prawidłowy segregujemy te śmieci, a czasami nieświadomie to robimy w błędny sposób. Ponadto również ten harmonogram, który dajemy mieszkańcom, czyli po wpisaniu bezpośrednio swojego adresu zamieszkania mamy taką przypominajkę, że kolejnego dnia te odpady będą odbierane, co powoduje, że mieszkaniec stara się o tym pamiętać i te odpady gdzieś tam nie lądują w lesie, czy też w innych miejscach, w których znaleźć się nie powinny. Również w momencie, kiedy mamy jakieś nowe urodzenia na terenie gminy, nowy akt, to wtedy też również wskazujemy mieszkańcom, że należy tą deklarację śmieciową uzupełnić, zaktualizować o kolejną osobę. Także jest to szereg, szanowni państwo, działań, które jako samorząd realizujemy. Również tutaj państwa zaprosiliśmy do tej współpracy. Zostało państwu przekazane jeszcze w tamtym roku postępowanie przetargowe do wglądu, abyście również państwo mogli zgłosić swoje sugestie, swoje uwagi w tym zakresie. Takowe też wpłynęły. Co prawda nie było ich zbyt wiele, ale one też były. To odpowiadając na to pytanie, panie radny. A panie wójcie, ile razy chodzimy Zielińskiego skontrolowaliśmy my jako Urząd Gminy? Bo jeżeli dobrze pamiętam, środki, które dodatkowe kwoty wpływały do gminy, to wpływały od początku umowy, tej ostatnio obowiązującej, tak? Co pan ma na myśli pierwsza, dodatkowe kwoty? Pierwsza, jeżeli dobrze, pierwsza, mówię o środkach, które musieliśmy dodatkowych zapłacić za wywóz śmieci, to chyba dobrze pamiętam, to we wrześniu była kwota 300 tysięcy złotych. Jeżeli mnie, 400, przepraszam. 400 tysięcy. Po 400 tysiącach chodzi mi, no wiadomo, że to są ogromne pieniądze, jakie działania zostały podjęte od razu, chodzi mi wrzesień, no wiemy, teraz już jest maj, nowa umowa będzie wkrótce obowiązywała. Czy mamy już to dokładnie pismo od pana Zielińskiego, za co te dodatkowe pieniądze płaciliśmy, za te frakcje? Znaczy, szanowni państwo, tutaj, żeby była jasność, bo pada takie sformułowanie, które jest mocno
w mojej ocenie nieprecyzyjne jako dodatkowe środki tutaj, że tak powiem, wiecie Państwo, w jaki sposób jest naliczana faktura bezpośrednio, że tak powiem, tonaż danej frakcji i na podstawie tego całościowo gmina dostaje fakturę. Jest to jedna faktura na miesiąc. One nie są takiej samej kwoty, gdyż są miesiące, kiedy tych odpadów jest więcej, są takie miesiące, kiedy tych odpadów jest mniej. Były te faktury, które rzeczywiście w pewnych miesiącach znacząco przewyższały te wcześniejsze. Wynikało to w części z ilości odpadów, ale również też w części ze zmiany klasyfikacji odpadów komunalnych. Tutaj bezpośrednio firma już Zieliński czy Bioselect, nie pamiętam, Bioselect wtedy już zgłaszał, że po prostu wynika to z tego, iż odpady w inny sposób są klasyfikowane przez PGO, czyli Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Promniku. I tu taka informacja została bezpośrednio od wykonawcy tej usługi nam przedłożona. Ponadto, Szanowni Państwo, kontynuując jeszcze odpowiedź na to pytanie, rozważaliśmy również podzielenie tej umowy na dwie części, czyli wyodrębnienie z niej jednej usługi, którą byłby odbiór odpadów i drugiej usługi, którą byłoby unieszkodliwienie tych odpadów, czy też zagospodarowanie. Taki system został przed 2 latami zaproponowany przez PGO w Promniku. Część samorządów w tym kierunku poszła, nawet podpisały stosowne porozumienie, natomiast po 2 latach widzimy, że te samorządy wracają już do jednej umowy, czyli ten system no jednak się nie sprawdzi. Tutaj samorządy wskazują, że jest to z ich perspektywy gorsze rozwiązanie, gdyż w żaden sposób nie daje im jakiejś pewności, że te odpady będą odebrane, a rodzi to komplikacje, także my tutaj również na tym się mocno pochylaliśmy, natomiast no, w konsultacji z innymi samorządami, które tą drogę przeszły, takiego rozwiązania nie wprowadziliśmy. Dziękuję. Proszę. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Anna Zapała-Śledź. Ja tak z ciekawości zapytam, czy kiedy ostatnio była sprawdzana ta waga i czy jakiś protokół może z tego jest, czy sporządzacie po prostu protokół z odczytu tej wagi? No i czy zauważono jakieś nieprawidłowości albo rzeczywiście ten tonaż, że wtedy, kiedy ważyliście, to te odpady zdecydowanie mniej ważyły niż wtedy, kiedy nie sprawdzaliście. Szanowni Państwo, tak precyzyjnie może nie odpowiem, natomiast ten system wagowy jest w taki sposób skonstruowany, że jest to system elektroniczny, także tam nie wygląda to w ten sposób, że ktoś tam siedzi, podjeżdża samochód, spisuje wagę, podpisuje protokół i jedzie dalej, tylko jest to system elektroniczny. Natomiast my to oczywiście weryfikujemy i nie było takiej sytuacji, że samochód rano wjeżdża i jest załadowany. Także takich sytuacji na pewno nie było. No właśnie, bo to jest ta waga. Ja myślę, że tutaj wykonawca takich rzeczy nie robi, no bo wie, że to od razu zostanie po prostu wyłapane, tak? Czy tak wcześniej było? Ciężko mi jest powiedzieć. Natomiast no, te kroki, które my te decyzje, które zostały podjęte, powodują, że na pewno takich sytuacji w tym momencie nie ma. Pytam się, bo wczoraj rozmawiałam z pracownikiem jednej z gminy, nie w naszym powiecie, i oni właśnie tak sprawdzali, czy tak, najpierw nie sprawdzali i okazało się, że 2 razy tyle urosły śmieci. Więc właśnie zakupili tą wagę i zaczęli sprawdzać, czyli co jechał samochód, to oni sprawdzali. Okazało się, że ta waga znowu spadła o te 100%, tak? Czyli nie było na przykład, nie wiem, 50 ton, tylko było nagle 100 ton. I jak zaczęli ważyć, to znowu spadło do 50 ton. Dlatego być może to też jest kluczowe, żeby jednak rzeczywiście jeździć z nimi i sprawdzać ich. Szanowni Państwo, to dość skrupulatnie sprawdzamy wyrywkowo też, że tak powiem, są takie objazdy za śmieciarką, tak, żeby sprawdzić, czy ona rzeczywiście jedzie tam, gdzie pojechać powinna, czy aby na pewno nie odbiera jakichś odpadów, których odebrać nie powinno. Oczywiście są to wyrywkowe kontrole, natomiast no właśnie ten system BDO, czy też ta nasza waga daje nam takie możliwości, aby też na bieżąco to wszystko kontrolować. Także znajomy się, że wykonawca, mając wiedzę, w jakim zakresie to jest kontrolowane,
no to nawet chyba nie próbuje takich rzeczy po prostu robić, bo to od razu po prostu będzie włapane i będzie widoczne na wadze. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Bogusław Sobczyk. Więc tak, wszyscy wiemy, że w wyniku przetargu koszty wywozu wzrosły. I co się dzieje, jeśli podejmiemy tą uchwałę? Koszty zwiększone przenosimy na gminę i na 5700 mieszkańców. Natomiast 4500 mieszkańców, którzy deklarują kompostowanie, nie ponoszą żadnych kosztów zwiększenia tych wywozów. Różnica 4 zł, rozumiem, może tam z jakiejś kalkulacji wychodzi, że to tak wychodzi, ale większość gospodarstw, którzy nie mają kompostowników, mają popiół, który ponosi podobne koszty jak kompostowanie. I oni nie ponoszą praktycznie kosztów wywozu tego popiołu. Także w sumie jest to ta ulga 4 zł jeszcze, która jest wprowadzona, bo podnosimy śmieci do 20 zł, ulga 4 zł, która powoduje, że ci, co kompostują, nie mają podniesionego stawki, spowoduje, że za parę miesięcy wzrośnie ilość deklaracji odwrotnie, że będzie kompostowanych 6 tysięcy, a 4 tysiące niekompostowanych, co spowoduje mniejsze wpływy do gminy. Także uważam, że ta ulga powinna być, ta różnica powinna być mniejsza. Dobrze, szanowni państwo, ale tak jak na początku rozmawialiśmy, bardzo proszę do mikrofonu. Ale tak jak mówię, większość gospodarstw, tych, co nie mają kompostowniki, będzie też oddawać popiół, który w ogóle nie jest ujęty w naszej kalkulacji. Czyli ta różnica powinna być mniejsza, żebyśmy wszyscy jakoś solidarnie, jednakowo ponosili te koszty tej podwyżki. A tak to podnosimy podwyżkę na połowę mieszkańców i urząd gminy. Natomiast jedna połowa mieszkańców nie będzie ponosić kosztów podwyżki. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Anna Zapała-Śledź. Chciałam powiedzieć, że niekoniecznie, bo ja ani popiołu i mam kompostownik, więc ja się nie zaliczam ani do tej grupy i myślę, że dużo osób też tak będzie. Ale zgadzam się, że popiół też bardzo dużo waży i też powinny być jakieś ulgi dla tych, którzy nie mają, którzy nie oddają popiołu. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Bożena Modrzejewska. Na temat popiołu przecież tutaj szeroko dyskutowaliśmy na komisji. Próbowaliśmy właśnie wyegzekwować jakieś takie większe kwoty symboliczne, niesymboliczne, żeby ci, którzy oddają faktycznie popiół, zresztą sama się do tych osób zaliczam i nie ma problemu, mogę płacić dodatkowo za popiół, jeżeli go faktycznie produkuję, natomiast no, dostaliśmy odpowiedź, że absolutnie nie można tego zrobić, więc dlaczego teraz rozmawiamy o popiele, jak już to było omawiane kilkakrotnie? Natomiast jeżeli, tak jak tutaj pan radny powiedział, jeżeli się zmniejszy liczba osób, które będą miały, nie będą miały zadeklarowanego kompostownika, to tylko na plus dla nas, dlatego że będzie mniejszy tonaż i mniejsze koszty. Natomiast tak, mniejsze wpływy tak, ale i mniejsze koszty, bo będzie mniej biodegradowalnych wywożonych. A dlaczego nie ubędzie? No na przykład ja osobiście rozmawiałam z paroma osobami, które twierdziły, że... Dobrze, szanowni państwo, po kolei. Proszę o spokój. Proszę bardzo. Jeżeli jest tylko złotówka różnicy, to mnie się nie opłaca ze wszystkim lecieć do kompostownika, tylko wrzucam ogólnie. Bardzo dziękuję. Tutaj akurat nie do końca prawda. Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowni państwo, chciałem tak trochę zwrócić uwagę na takiej
szerszy kontekst tego problemu śmieciowego, abyśmy mieli tutaj wszyscy, jak jesteśmy na tej sali, czy też mieszkańcy, którzy nas oglądają, że jest to problem, który no nie dotyczy tylko Miedzianej Góry, nie dotyczy tylko powiatu kieleckiego czy województwa świętokrzyskiego, ale ma się w całej Polsce, gdyż jest to pewien problem systemowy i wiele zagadnień, które tutaj poruszamy dzisiaj, czy też poruszaliśmy na komisji, no niestety z poziomu samorządu najniższego szczebla rozwiązać nie możemy. I taki po prostu krótki zarys i przykład. Jak Państwo pamiętacie, przed kilkoma latami była tak zwana rejonizacja, czyli dla przykładu tutaj w powiecie kieleckim mogło funkcjonować i istnieć tylko jedno przedsiębiorstwo przetwórstwa odpadów komunalnych. Takowe powstało właśnie w Promniku i na podstawie tych dokumentów strategicznych, które funkcjonowały w województwie, dodatkowe przedsiębiorstwo powstać nie mogło. Ta rejonizacja, Szanowni Państwo, została zniesiona już dzisiaj. Natomiast teraz, jeśli ktokolwiek, jakakolwiek spółka czy firma chciałaby taką działalność założyć i takie przedsiębiorstwo wybudować, to jest to sprawa co najmniej kilku lat, gdyż przepisy w tym zakresie w żaden sposób w tym nie pomagają, a po drugie naturalnie zawsze to budzi protesty, gdyż takie miejsce na pewno trzeba wybrać z dala od zabudowy, a i tak mimo wszystko w jakiś sposób opór społeczny naturalnie z tego tytułu będą jakieś wątpliwości. I dzisiaj w momencie, kiedy mamy Promnik, kiedy kolejne przedsiębiorstwo mamy chyba w powiecie koneckim, no to jesteśmy po prostu zdani tylko na te firmy, które są w naszym obrębie, a jest to na swój sposób już monopol, bo gdyż każde przedsiębiorstwo ma swoje gminy, z którymi współpracuje od lat. Jest to też również szczelnie podzielone, tak samo jak w PGO, tak samo również w przypadku firm, które te usługi świadczą. Te firmy mocno są po prostu podzielone samorządami na terenie całej Polski. Trochę się ostatnio zmieniło, sami widzieliśmy, że mieliśmy nawet 3 oferty, co nas bardzo cieszy, gdyż widać, że ta konkurencja była w tym postępowaniu przetargowym zachowana, aczkolwiek jest to problem po prostu systemowy. Ja sam, Szanowni Państwo, jak przed 2 tygodniami, 3 rozmawiałem z właścicielami firmy Bioselect, to sami wskazywali mi też, jak sytuacja jest dynamiczna, kiedy po prostu w ciągu jednego miesiąca odpady komunalne z danego kodu potrafią sprzedawać, a kolejnego muszą komuś po prostu dopłacać, żeby go wziął, gdyż nagle jest jakiś przesyt tymi frakcjami. Także to jest wątek bardzo, bardzo złożony i z poziomu szczebla samorządowego oczywiście my go nie rozwiążemy, natomiast no możemy starać się wypracować jakieś rozwiązania, które chociaż w jakimś zakresie spowodują, aby ta usługa była realizowana po pierwsze na dobrym poziomie, bo ja to zawsze podkreślam, bo oczywiście możemy ograniczyć odbiór jakiejś frakcji, zmniejszyć tą częstotliwość, ale nie powodujmy na pewno tego, że te śmieci będą w lasach, będą w rowach, będą w miejscach, gdzie być nie powinny. I musimy na pewno zawsze o tym pamiętać, no i w miarę możliwości starać się w taki sposób to postępowanie przygotować, w taki sposób tą umowę zawrzeć, żeby zabezpieczyć się przed jakimiś nieplanowanymi sytuacjami, które spowodują wzrost wartości tej umowy. Także to jest trudny temat. Uwierzcie mi Państwo, że tu jak siedzimy dzisiaj na ten temat rozmawiamy, tak samo również w urzędzie, bardzo często na spotkaniach w obrębie referatu, czy też ze spotkaniami z kierownikami, omawiamy ten temat, gdyż on pojawia się bardzo często, gdyż Państwo to zgłaszacie i mamy świadomość, że trzeba się temu bacznie przyjrzeć i my to na pewno w tym momencie robimy. Także tutaj taki szerszy troszkę zarys i konspekt sprawy chciałem Państwu przedstawić. Proszę bardzo, pan radny Dariusz Siwek. Chciałem się odnieść tutaj do kolegi Bogusia, no bo chodzi o te widełki. Przynajmniej do tej pory mieliśmy tylko złotówkę, te widełeczki między kompostownikiem i bez. Dlatego tak jak za zeszły rok, jeżeli dobrze pamiętam, to mieliśmy 340 ton. Mówię o biodegradowalnych. Także jest o co. Wiadomo, że cena tych... Proszę? Tyle co popiołu, tak. No z popiołem próbowaliśmy to. To jest też około 300 tysięcy złotych. Także jeżeli te widełki teraz, no to mamy aż 4 złote, to znacząco wiadomo, że to wpłynie, mamy nadzieję, że akurat tych 340, czy koleżanka tam 380, nie jestem na 100% przekonany, czy to 340, że na pewno zostanie, ilość zostanie
będzie mniejsza. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, proszę bardzo, pan radny Bogusław Sobczyk. Ja tylko jedno chciałem dodać, że wzrosły ceny odpadów i wzrosły między innymi ceny popiołu. W związku z tym za cenę tego popiołu zapłaci gmina i 55% mieszkańców, a pozostałe 45% nie zapłaci za to nic, a też oddają popiół. Zrobić mniejszą różnicę, 3 złote ulgę czy 2,50 liftem. Dziękuję bardzo. Proszę. Proszę bardzo, pan radny Jarosław Wałek. No dzięki, miło mi, bo to jakoś przeskakiwało już trzeci raz i mnie tak na ogon wyganiają, ale nie szkodzi. Po prostu niektóre tematy zostały omówione, mam ich mniej i to już jest coś. Moi poprzednicy mają rację, za wyjątkiem Bogusia. Przykro mi jest, Boguś, ale musisz patrzeć na dwie strony, nie tylko na jedną. Patrzysz li wyłącznie na jedną. Przy dosłownie wzroście, a oto nam, na tym nam zależało, żeby liczba kompostujących wzrosła, żeby się zmniejszyły tony oddawanych tych odpadów i to po 1200 za tonę. Chyba się nie mylę, ale to chyba tak to jest. Nie chcę tu się tam, jak się pomyliłem, to proszę mnie poprawić, ale myślę, że to nie ma sensu najmniejszego. I teraz spojrzenie na jedno i na drugie i wychodzi kompletnie co innego. I wychodzi to, co dokonaliśmy pewnej analizy ilościowo-kosztowej i to, co Zdzisiek powiedział, wyskoczyło 5 zł różnica. Na komisji tu mocno były dyskusje i ustalono, że zostanie 4, mimo że bilansujące się rzeczy, za bilansowaniem był osobiście wójt, no niestety wyglądały inaczej. No, ja mu się nie dziwię po prostu. Natomiast jestem przekonany, że wszyscy radni muszą dbać o mieszkańców i nie tak sobie wolniutko puszczać, bo musi być bilans. O popiele, tak jak mówiła dosłownie Bożenka, walki były różne. No niestety ustawodawca nie przewidział czegoś takiego, bo se ustawę robił na wielkie miasta i tyle, nie? A my jesteśmy gminą wiejską, gdzie również występuje popiół, chociaż u nas jest go stosunkowo do, na przykład w porównaniu do gminy Piekoszów, dużo mniej. Gasyfikacja po prostu nam tu po prostu dużo zrobiła. Ale dlaczego mają płacić za popiół indywidualny, z indywidualnych, dosłownie własnych pieniędzy osoby, które go w ogóle nie oddają? Nie dało się zrobić i się nie da zrobić, no bo ustawa nic nie mówi, natomiast inna o odpadach ten popiół pokazuje, no a więc nie ma innego wyjścia. Trzeba go odbierać, ale jak trzeba go odbierać, no to musimy to pokrywać z ogólnego budżetu. I Boguś, to twoje podziały tam, że to tyle i tylko ci nie kompo... Nieprawda. Ci niekompostujący po prostu płatą za to, co oddają dosłownie w tonach. Natomiast te pozostałe, to myślę, że my to dobrze rozważyliśmy, jest pokrywane ogólnie, czyli z całej puli środków finansowych, inaczej, nie ma tu puli, z środków finansowych wszystkich mieszkańców dokładnie, to jest tak samo porównywalne jak wielkogabarytowe. Również tu nie ma możliwości, przynajmniej technicznych u nas. Inaczej jest w Szwajcarii, gdzie mają tak i ważone, odbierający od razu waży i na tony są oddane, ale w tym zakresie to my jesteśmy jeszcze bardzo, bardzo daleko. To tak patrząc na to wszystko. Natomiast cały czas po prostu rzecz polegała na tym, że nam zależało, tak jak wcześniej tu poprzednicy mówili, żeby w ubiegłym roku dokonać dosłownie przetargu, żeby zmienić uchwałę, które dzisiaj zostały na szczęście zmienione
to jest ponad pół roku temu, gdzie podstawowym warunkiem, jaki wtedy był dosłownie, to była, on dalej występuje, to były koszty transportu. To one w roku ubiegłym to były w granicach dosłownie 50-60%. A obecnie są znacznie większe i nie chcę tu mówić o procentach, bo to ktoś by powiedział, że to tyle, pięć mniej, pięć więcej. Nie o to chodzi, są na pewno wyższe. I to uważam za błąd. Można było to zrobić, można było ogłosić przetarg. Byłoby, jestem przekonany, że byłyby to inne po prostu kwoty. Ale, jest jedno ale, podstawowym warunkiem, żeby w ogóle zmniejszyć, mówię to co sesję i będę powtarzał, to jest spowodowanie, wykonanie wszystkich działań, żeby odbiór i dostawę przejął nasz zakład komunalny. Pięknie założono w 2019 roku, bo się postarałem sprawdzić trochę tą, już prawie historia, no bo to już więcej jak 3 lata. I od tego 2019 roku, to chyba miesiąc temu dopiero znalazły się jakieś tam pierwsze papiery chyba o miejscu lokalizacji czegoś. Może się mylę, ale one też tam się przeciągały, bo ktoś się tam no, w jakiś sposób nie zgadzał z miejscowym planem zagospodarowania. Nieważne. W każdym razie postęp w tym zakresie od 2019 roku do 2020 roku, no to trzeba powiedzieć, że jest to 1% postępu. A więc tu jest zadawnienie i tu jest, uważam, rola i zadanie. Tak jak priorytetem w gminie jest budowa kanalizacji sanitarnej, ja tu sobie pozwolę przypomnieć o strategii rozwoju gminy i taki zapis tam jest, wyraźny. Tak powinniśmy w tej sytuacji, jaka się dzieje i prawdopodobnie będzie się działa w przyszłym roku, na bazie dotychczasowych rozwojów, tak się może dziać, to jak najszybciej powinniśmy po prostu przyjąć, przyłożyć się do tego i ciągnąć, żeby, no nie wiem, czy to jest możliwe, ale myślę, że wszyscy mieszkańcy by się cieszyli, cieszyłby się również i organ wykonawczy, jakby śmieci były odbierane przez nasz zakład komunalny. To się wiąże również z wieloma rzeczami. Na pewno nie dokładałby do interesu, ale podchodziłby do sprawy uczciwie. Jestem święcie przekonany. Są odbierane na przykład butelki. Przecież one nie są wyrzucane. Odbierający handluje, on ma to. A więc ma kolejne. To taki prosty przykład dosłownie. Ma takie możliwości i tak dalej, ale nas odpowiednio to nami próbuje, nie próbuje, obciąża, no taka jest po prostu prawda. To jest to, czy też inne frakcje. A więc cały czas jest to no moim zdaniem i myślę, że nie tylko moim, konieczność potężnego przyspieszenia, żeby uniknąć takich kłopotów, bólów, szukania różnego rodzaju rozwiązań, żeby jak najmniejsze koszty były ponoszone za ten, jak to mówiliśmy od dawna, interes śmieciowy i jednocześnie zadanie wykonane porządnie i dokładnie. A ja tu jestem przekonany o jednym. Jeżeli pieniądze zostają w tej samej gminie, wykonuje firma, która po prostu jest naszą firmą, to jest zapewnione w 100%. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Jeśli nie ma pytań, bardzo proszę czytać uchwałę. Uchwała Rady Gminy Miedziana Góra w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Rada Gminy Miedziana, podstawy prawne, Rada Gminy Miedziana Góra uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, może przeczytam to, bo ceny są i stawki. W przypadku odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkującym daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w paragrafie 2 niniejszej uchwały. Punkt 2. Ilość osób zamieszkująca daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składającej przez właściciela nieruchomości, na którym zamieszkują mieszkańcy. 3. Wzór deklaracji, o której mowa w ustępie 2, określa odrębna uchwała. Paragraf 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, w którym zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 20 zł od jednego mieszkańca. Punkt 2. Jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 40 zł od jednego mieszkańca za każdy miesiąc niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Paragraf 3. Punkt 1. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 4 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny określonej w paragrafie 2 ustęp 1 niniejszej uchwały. Punkt 2. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zawarcie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczenia o składowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w tym odpady kuchenne i zielone w przydomowym kompostowniku. 3. Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym zadeklarował posiadanie kompostownika przydomowego i kompostownika w nim i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 4. Punkt. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli właściciel nie wypełnia obowiązku kompostowania w wysokości trzykrotnej stawki częściowego zwolnienia ustalonej w ustępie 1. Paragraf 4. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny za rok od jednego domu letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 150 zł. Określa się stawkę podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości trzykrotnej stawki ustalonej w ustępie 1. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Miedziana Góra. Paragraf 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 17/140/20 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do głosowania, ogłaszam 5 minut przerwy, bo mamy problemy techniczne. Wracamy do naszych dzisiejszych obrad. Dobrze, szanowni państwo, wracamy do naszych dzisiejszych obrad. Jesteśmy w punkcie numer 13. Jest to podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bardzo proszę o stwierdzenie kworum. Jeszcze raz. Dobrze, jest nas 14 radnych, także przechodzimy do, wracam do naszych obrad. Uchwała została odczytana, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem wcześniej odczytanej uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Głosowało
14 radnych, 8 za, 6 wstrzymujących się, także stwierdzam, iż uchwała została przyjęta. Zamykamy punkt numer 13, przechodzimy do punktu numer 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Miedziana Góra w 2022 roku. Jeśli można, kilka słów. Proszę bardzo, pani sekretarz. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli była już przedmiotem państwa obrad 31 stycznia tego roku. Uchwała została przez państwa podjęta. Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 25 lutego poinformował, że wszczął postępowanie nadzorcze właśnie w sprawie tej uchwały. Jego zastrzeżenie wzbudził paragraf 5, który mówił o tym, że uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym jako akt prawa miejscowego. Niestety wojewoda w ustawowym terminie nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego. Uchwała nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym województwa świętokrzyskiego, więc nie weszła w życie. W związku z tym zachodzi konieczność podjęcia jej jeszcze raz z zapisem, który mówi o tym, że wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 31 stycznia 2022 roku. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Znaczy nie ma zakazu, jeżeli chodzi o moc wsteczną obowiązującą. Znaczy nie, bo jest to czasami przedmiotem dyskusji, ale jeżeli ktoś coś zyskuje, tak jak tutaj jest to kwestia dopłat dla nauczycieli, to wtedy nie jest to kwestionowane. Najczęściej nie jest, bo tego, czy ktoś kiedyś gdzieś nie zakwestionuje w przyszłości, to nigdy nie da się przewidzieć, ale generalnie tak. Bardzo dziękuję. To też już mieliśmy po prostu wypłacone, ale niestety przez dość niecodzienną sytuację, że ani nie zostało zakończone, ani nie opublikowane, no nasza uchwała po prostu została zawieszona tak zwanym niebycie prawnym. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Jeśli nie ma, jest. No to proszę się zgłaszać. Proszę bardzo. To znaczy ja chciałabym tylko zapytać tak formalnie, co to zmienia, jeżeli tam był zapis, że uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty uchwalenia, a teraz ktoś sobie zażyczył, żeby wchodziła po 7 dniach od daty uchwalenia, to co to zmienia? Nie, nie, to nie jest, kwestia terminów, tylko wojewoda zakwestionował, że ta uchwała stanowi akt prawa miejscowego i że nie powinna być publikowana w dzienniku. To niestety obecnie jest duży problem, bo jest bardzo niespójne orzecznictwo, nazwijmy to w ten sposób, wszystkich wojewodów co do tego, co jest aktem prawa miejscowego, a co nie jest. W niektórych gminach i w niektórych województwach akceptowane było, że tego typu dopłaty stanowią akt prawa miejscowego. I dlatego tak też zostało zapisane. Niestety u nas w Świętokrzyskim uznano, że nie jest to akt prawa miejscowego. I to też się różni co do tego, jaki jest tego skutek, bo najczęściej podważana jest cała uchwała przez wojewodów, przez ten jeden zapis, co później sądy podważają. No niemniej jednak postępowanie sądowe no, trwa co najmniej rok do dwóch lat, więc my teoretycznie mogliśmy skarżyć tutaj bezczynność wojewody w tym zakresie, ale jako, że te dopłaty już są potrzebne, bo już są wypłacane, czyli podstawa prawna jest dla nich potrzebna, uznaliśmy, że szybciej będzie po prostu podjąć zgodnie z tym, jak wojewoda sobie życzy, czyli zgodnie z ich uznaniem nie jest to akt prawa miejscowego i po prostu wchodzi z dniem podjęcia, ale z mocą obowiązującą od stycznia, jeżeli się tak.
Bo tak jak mówię, potrzebujemy podstawy prawnej, a te dopłaty już zostały też... Nie, w tamtym momencie były z... Znaczy stąd potrzebujemy mocy obowiązującej, bo musieliśmy podjąć tą uchwałę. Tylko nam po prostu, tak, została podjęta, ale no wojewoda nic z nią po prostu nie zrobił. Dlatego tak jak mówię, to nie tylko kwestia terminów, tylko... I z tym podejrzewam, że będziemy spotykali się jeszcze nie raz, co jest aktem prawa miejscowego, a co nie jest. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowni państwo, jeszcze chciałem zwrócić tutaj uwagę na jedną rzecz, gdyż w sprawie tej uchwały nawet mieliśmy taką trochę niecodzienną sytuację, gdyż dosłownie tydzień czy też dwa tygodnie przed podjęciem tej uchwały przez państwa inna uchwała innego samorządu z powiatu kieleckiego jeszcze w styczniu tego roku w takim zakresie, w jakim u nas została zakwestionowana przez Urząd Wojewódzki, została zaaprobowana, czyli jest ten problem, na który zwrócił uwagę pan mecenas, gdzie już no nie tylko są różnice pomiędzy interpretacją przez poszczególne urzędy wojewódzkie, ale również taka niespójność zachodzi w obrębie jednego urzędu. Natomiast no tutaj ta uchwała ma na celu naprawienie tego błędu i spowodowanie, aby no te wypłaty już mogły być bez, że tak powiem, jakichś przeciwwskazań realizowane. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, bardzo proszę czytać uchwałę. Uchwała Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra w 2022 roku. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i rozporządzenia ministra edukacji narodowej Rada Gminy Miedziana Góra uchwala, co następuje. Paragraf 1, 2 i 3 państwo macie przed sobą. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Miedziana Góra. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 31 stycznia 2022 roku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem wyżej odczytanej uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 radnych za, także stwierdzam, iż uchwała została przyjęta. Zamykamy punkt numer 14. Przechodzimy do punktu numer 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. Szanowni państwo, macie projekt uchwały przed sobą. Czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Jeśli nie ma pytań, bardzo proszę odczytać uchwałę. Mikrofon potrzebny. Uchwała Rady Gminy w sprawie przekazania petycji według właściwości. Podstawy prawne. Rada Gminy Miedziana Góra po zapoznaniu się z przełożonym przez Komisję Skargi, Wniosków i Petycji projektem uchwały wraz z uzasadnieniem wypracowanego stanowiska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nie uwzględnia się petycji w sprawie uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza. Paragraf drugi. Przekazuje się petycję do rozpoznania według właściwości do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Paragraf trzeci. Zawiadamia się osoby wnoszące petycję o przekazaniu petycji według właściwości. Paragraf cztery. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Miedziana Góra. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem wyżej czytanej uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 radnych za, także stwierdzam, iż uchwała została przyjęta. Zamykamy punkt numer 15, przechodzimy do punktu numer 16. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie gminy Miedziana Góra. Szanowni państwo, czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Jeśli nie ma, bardzo proszę czytać uchwałę.
Uchwała Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie zmiany w statucie gminy Miedziana Góra. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy uchwala, co następuje. W paragrafie, nie wiem, czy to odczytywać. W uchwale Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Miedziana Góra wprowadza się następujące zmiany. Macie Państwo przed sobą. W paragraf 2 wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem wyżej czytanej uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 radnych za, a także stwierdzam, iż uchwała została przyjęta. Zamykamy punkt numer 16. Przechodzimy do punktu numer 17. Sprawy różne. Jeśli nic nie ma w sprawach różnych, zamykamy punkt 17. Przechodzimy do punktu numer 18. Przyjęcie od radnych interpelacji na piśmie. Szanowni Państwo, czy są jakieś interpelacje? Jeśli nie ma, to ja sobie pozwolę. Szanowni Państwo, w związku z ostatnimi wydarzeniami bardzo proszę Pana Wójta o odpowiedź na interpelację w trybie 14 dni. Nie będę czytał aktów prawnych, powiem tylko tyle, że dotyczy to właściwie tej ostatniej sytuacji, którą mieliśmy zarówno tutaj w szkole, jak i tutaj mamy, jeśli chodzi o referat inwestycji. Właściwie to chodzi tak, chodzi tutaj o to, iż zgodnie z artykułem 66 Kodeksu Pracy, punkt paragraf 1, Stosunek pracy nawiązuje się na czas nieokreślony, jeśli na podstawie przepisów poszczególnych pracownik został powołany na czas określony. Stosunek pracy nawiązuje się na okres objęty powołaniem. Wójt określa zakres obowiązków i uprawnień swojego zastępcy, ponadto w drodze zarządzenia określa zakres udzielanych upoważnień i pełnomocnictw. Interpelacja dotyczy zastępcy pana wójta, pana Piotra Burasa. I ponadto proszę o udzielenie następujących informacji. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego pana wicewójta Piotra Burasa. Czy pan wicewójt Piotr Buras w 2022 roku otrzymał podwyżkę nagrody, nagrody, premie, dodatki oraz ich wysokości kwotowe? Jakie osiągnięcia z tytułu pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody, premii, dodatku, jeśli takowa miała miejsce? Czy w stosunku do pana wicewójta Piotra Burasa w 2022 roku wpływały skargi do Urzędu Gminy? I na koniec bardzo proszę o rzetelne udzielenie informacji i zaznaczam, że jawność wynagrodzeń w administracji publicznej to elementarne informacje, które powinny być znane opinii publicznej oraz to, iż wojewódzkie sądy administracyjne oraz samorządowe kolegia odwoławcze jednoznacznie wskazują, iż orzecznictwo opowiada się za szeroką wykładnią pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną, a z zakresu tego można wykluczyć takie stanowiska, które mają charakter usługowy czy techniczny, na przykład utrzymanie czystości w gminie. Ta interpelacja, szanowni państwo, dotyczy również wszystkich pełnomocnień i upoważnień, które zostały udzielone panu wicewójtowi, panu Piotrowi Burasowi. Przekazuję to, panie wójcie. Szanowni państwo, jeśli nie ma więcej interpelacji, zamykamy punkt numer 18. Przechodzimy do punktu numer 19. Jest to sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami. Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowni Państwo, sprawozdanie z działalności wójta gminy Miedziana Góra za okres od 31 marca 2022 roku do 17 maja, to jest dzień dzisiejszy, 2022 roku. Kalendarium wójta gminy Miedziana Góra. Szanowni Państwo, 1 kwietnia uczestniczyłem w roli obserwatora w gminne eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod nazwą Młodzież zapobiega pożarom. Zaś 6 kwietnia uczestniczyłem w Naradzie Koordynacyjnej w sprawie rozbudowy kanalizacji i przebudowy wodociągu. Jest to etap 5, zadanie 3 i 5, czyli trójka Przyjmo, piątka Ćmińsk Światełek, Stołectwo Ćmińsk Rządowy. 8 kwietnia uczestniczyłem w wizytacji na inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Łobrza.
To jest, szanowni państwo, inwestycja realizowana przy udziale środków gminy Miedziana Góra, środków Starostwa Powiatowego, które jest zarządcą tej drogi, oraz środkom, które pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Od 11 do 13 kwietnia uczestniczyłem w Europejskim Kongresie Samorządów, zaś 22 kwietnia w Komisji Inwestycji i Rozwoju Gminy. Była to objazdowa inwestycja, na której wspólnie z radnymi doglądaliśmy, sprawdzaliśmy, jak wyglądają drogi gminne. 23 kwietnia uczestniczyłem w premierze przewodnika turystycznego po gminie Miedziana Góra. Jest to zadanie, które jest realizowane w ramach środków budżetu gminy. To jest konkurs pożytek publiczny. I kolejnego dnia, to jest niedziela, 24 kwietnia, uczestniczyłem w rajdzie pieszym po gminie Miedziana Góra. Był to drugi dzień wydarzenia promującego ten przewodnik, tutaj wspólnie z naszymi mieszkańcami. Za przyczyną i dzięki ogromnej wiedzy autora tego przewodnika, pana Grzegorza Szlefarskiego, mogliśmy zobaczyć ciekawe miejsca na terenie naszej gminy i wzbogacić swoją wiedzę na temat jej historii, czy też genealogii, która jest niezwykle bogata. 25 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu w PGO w Promniku. Było to spotkanie z samorządowcami zainicjowane przez prezesa tej spółki. Tutaj intencją gospodarza tego spotkania było to, aby zachęcić samorządy do tego, aby na transport i gospodarowanie odpadami komunalnymi podzielić na dwie części w taki sposób, aby jedną z umów w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi bezpośrednio podpisywać z PGO w Promniku. No to jest to, szanowni państwo, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że jednak samorządy, które na taką formę się zdecydowały, w tym momencie już po prostu od tego odchodzą, czyli widać, że nie jest to w pełni korzystne, tak jak na początku się to wydawało. I również tego samego dnia, szanowni państwo, uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 28 kwietnia uczestniczyłem w nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, zaś 3 maja w uroczystościach patriotycznych z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Te uroczystości zostały rozpoczęte mszą świętą, a później częścią patriotyczną pod pomnikiem przed Urzędem Gminy. 5 maja, szanowni państwo, uczestniczyłem w Komisji Inwestycji i Rozwoju Gminy. 7 maja w pikniku z okazji Dnia Strażaka. Zaś 10 maja w Radzie Społecznej Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze z filią w Ćmińsku. I podpisane kolejny dział. Szanowni państwo, podpisane umowy. Tutaj grono z umów to będą umowy ze stowarzyszeniami, czy też z fundacjami, które zostały podpisane na skutek zorganizowanego konkursu, tak zwany pożytek publiczny, który państwo dobrze znacie. Ja może tylko wymienię bezpośrednio z te stowarzyszenia, te fundacje, z którymi te umowy podpisaliśmy, bez wskazywania już bezpośrednio nazwy zadania, czy też zakresu, który będzie realizowany. Są to informacje, szanowni państwo, które są dostępne na stronie gminy, na naszym biuletynie, także oczywiście każdy ma do tego bezpośredni wgląd. A takie umowy zostały podpisane z Stowarzyszeniem Zdrowy Tumilin, z Klubem Sportowym Wicher Miedziana Góra oraz Gródź Mińsk, z Fundacją Nadzieja Rodzinie, które prowadzi Świetlicę Wiejską Wolna Strefa w Kostomotach Pierwszych, z Kołem Gospodyń Wiejskich Babeczki, Aktywne Babeczki, z Kołem Gospodyń Wiejskich Bobrzanki, kolejna umowa ze Stowarzyszeniem Zdrowy Tumlin, ze Stowarzyszeniem Skała Ski, kolejna umowa z KGW Aktywne Babeczki, dwie umowy ze Stowarzyszeniem Aktywny Śmińsk, kolejna umowa z KGW Bobrzanki, umowa ze Stowarzyszeniem Sportowa Akademia Rozwoju, z UKS przy Zespole Szkół w Kostomotach Drugich, z Klubem Seniora Złote Lata, ze Stowarzyszeniem Wspólny Cel, ze Stowarzyszeniem z Ławęcznej, ze Stowarzyszeniem Lux Miedziana Góra, dwie umowy, ze Stowarzyszeniem Plusik również dwie umowy, z KGW Pożyczaneczki, z Gminą Zagnańsk na projekt Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra, tylko tutaj woli wyjaśnienia, to nie jest umowa, a porozumienie. I konsekwencją właśnie tego porozumienia jest umowa z firmą Łyśle Polska na licencję, a nie, tu jest błąd, szanowni państwo, tu jest błąd. Ta umowa to jest właśnie, to ja najmocniej przepraszam, na realizację przeglądu, który miał miejsce
w poprzednim miesiącu w naszej gminie. To był przegląd instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych. Także tutaj prosiłbym o wykreślenie tego zapisu na licencję oprogramowania LEX, gdyż jest to po prostu błąd. Dopiero go teraz zauważyłem, także proszę o poprawę tego w swoich materiałach. Kolejne umowy ze Stowarzyszeniem Edukacja i Rozwój w Porzeczu. Dwie umowy z KGW Macierzanka, z firmą Netrix na internet. To jest, szanowni państwo, internet w ramach projektu Wi-Fi Free, czyli ten szerokopasmowy internet w hotspotach zamontowanych w minionym miesiącu na terenie naszej gminy, z firmą TUW Warszawa na ubezpieczenie samochodów OSP, z Ministerstwem Edukacji na realizację programu Poznaj Polskę. Jest to dofinansowanie dla szkół na organizowanie wycieczek w szkołach. Tutaj taka inicjatywa ministerstwa właśnie, aby po pandemii, po tym okresie, kiedy te szkoły były w części zamknięte, z wielu wyjazdów czy też form spędzania wolnego czasu rezygnowano, aby jednak tą aktywność pobudzić i zachęcić do zdobywania swojej wiedzy na temat Polski. Stąd ten tytuł Poznaj Polskę. Zorganizowano taki konkurs. W ramach tego konkursu my jako samorząd, jeśli dobrze pamiętam, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 30 tysięcy i chyba to są trzy wycieczki, ale tu już tak dokładnie nie jestem teraz pewien. Z firmą Rafał Graszkowski dotacje na analizę efektywności gospodarki wodno-ściekowej, z Komendą Miejską Policji w Kielcach na rekompensatę za służbę ponadnormatywną, z firmą ITEL na dostęp do internetu, gminne hotspoty, to jest budowa już bezpośrednio tych hotspotów, z Wojewodą Świętokrzyskim na dofinansowanie do kształcenia młodocianych pracowników, z firmą EcoWall na zakup pojemników na odpady komunalne, to jest ten temat, który kiedyś poruszaliśmy nawet, ze Starostwem Powiatowym w Kielcach na dotacje do sadzonek i drzew miododajnych, z Zakładem Instalatorstwa Elektronicznego Jan Frączyk na przyłącze energetyczne do pompowni ścieków, to jest pompownia ścieków w ramach zadania trzeciego, to jest na końcu przyjma, tak zwane przyłącze budowlane, z firmą PPB Eco na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu, z firmą Łukasz Toporek Listal na wykonanie bramy wjazdowej w jednostce OSP Bobrza. Taka potrzeba zachodzi, gdyż nie ma takiej bramy, a jednostka już ma dość pokaźny zasób sprzętowy, jest samochód, także dobrze byłoby również, aby taka brama się tam znalazła, aby osoby niepowołane z tego terenu nie korzystały. I szanowni państwo, ważne zagadnienia, tutaj o czym zostało wcześniej na początku sprawozdania powiedziane. Zakończyły się gminne eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod nazwą Młodzież zapobiega pożarom. Organizatorem turnieju jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy wsparciu szeregu instytucji, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych. Na szczeblu powiatowym, szanowni państwo, nasz samorząd reprezentował Adam Wesołowski, to jest uczeń zespołu szkół w Kostomotach drugich. Kolejne bardzo ważne zagadnienie, szanowni państwo. Gmina Miedziana Góra w najbliższym czasie otrzyma ponad 350 tysięcy złotych unijnego dofinansowania z programu Polska Cyfrowa. Umowa w tej sprawie została już przeze mnie podpisana z podległą ministrowi cyfryzacji jednostką, to jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Pozyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu oraz cyberbezpieczeństwo. W ramach tego grantu, szanowni państwo, planujemy w naszej gminie wdrożyć tak zwany cyfrowy urząd portal interesanta oraz chcemy zakupić na potrzeby urzędu 11 stacjonarnych jednostek oraz 5 mobilnych stacji roboczych z niezbędnym oprogramowaniem. Planujemy zakupić również skaner, czytniki do dowodów, urządzenia sieciowe pozwalające na przełączanie się do szerokopasmowego internetu, sprzęt do wideokonferencji i kontaktów urzędników z interesantami w przypadku pracy zdalnej bądź pracy hybrydowej. Być może taka potrzeba na jesieni również będzie, gdyż tutaj eksperci wskazują, że nieunikniona jest kolejna fala koronawirusa. Mamy nadzieję, że już będzie mniej dotkliwa od tych, które są za nami.
I szanowni państwo, w ramach tych środków planujemy również poddać gruntownej rozbudowie i modernizacji dotychczasowy sprzęt komputerowy, który jest już na naszym stanie, tak aby na zakończenie tego projektu spełniał on parametry rekomendowane do obsługi systemów teleinformatycznych. Ponadto w ramach tych środków przewidzieliśmy również wsparcie dla naszego gminnego ośrodka pomocy społecznej. Podległa jednostka wzbogaci się m.in. o nowy serwer, nowe stacje robocze i niezbędne oprogramowanie towarzyszące, a sam projekt będzie zrealizowany do 30 września 2023 roku. Kolejne zagadnienie. Szanowni państwo, w Mikołajkach odbyła się kolejna edycja Europejskiego Kongresu Samorządów organizowanego przez Instytut Studiów Wschodnich. W tym wydarzeniu wzięło udział przeszło 1500 gości. Byli to liderzy samorządowi, przedstawiciele administracji państwowej, świata biznesu, kultury oraz organizacji pozarządowych. W trakcie dwudniowego kongresu odbyło się ponad 100 debat podzielonych na bloki tematyczne, takie jak biznes i zarządzanie, społeczeństwo, gospodarka, finanse i tym podobne. W ramach tego wydarzenia, szanowni państwo, miałem okazję uczestniczyć w jednym z paneli dyskusyjnych pod tytułem Władza dla młodych. Był to panel, w którym bezpośrednio byli zaangażowani młodzi samorządowcy, osoby, które władzę wykonawczą objęły przed 30 czy też w podobnym wieku i staraliśmy się w trakcie tego panelu tematycznego rozstrzygnąć, czy aby na pewno władza jest dla młodych i z jakimi barierami, z jakimi problemami borykamy się w naszych samorządach, a które wynikają nie stricte z tego, jakie są nasze samorządy, nie stricte z tego, z jakimi problemami mierzą się nasi mieszkańcy, ale bezpośrednio z tego, że jesteśmy osobami młodymi i musimy sprawować tak ważne i odpowiedzialne funkcje w naszych społeczeństwach. Ponadto to, o czym też również zostało wcześniej wspomniane, w dniach 23 i 24 kwietnia, to jest sobota, odbyła się premiera pierwszego przewodnika po gminie Miedziana Góra. Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na 2022 rok w gminie Miedziana Góra przez Stowarzyszenie z Ławęcznej. Autorem przewodnika, szanowni państwo, jest mieszkaniec Ćmińska, nauczyciel w tamtejszej szkole, przewodnik świętokrzyski, a przede wszystkim wielki pasjonat regionu i przyrody, pan Grzegorz Szlefarski. I to wydarzenie, szanowni państwo, zostało podzielone na dwie części. W sobotę 23 kwietnia odbyła się konferencja, podczas której zostały wygłoszone cztery prelekcje Łukasza Sokołowskiego, prezesa Stowarzyszenia z Ławęcznej, pomysłodawcy, przewodnika i koordynatora prac nad jego powstaniem. Drugą prelekcję przeprowadził autor przewodnika Grzegorz Szlefarski, który zaprezentował wykład pod tytułem Wędrówka po dziejach górnictwa i hutnictwa metali na terenie gminy Miedziana Góra. Kolejny, trzeci wykład pod tytułem Warto chronić wygłosił Jacek Skrzypczak, przewodnik z 40-letnim doświadczeniem w zawodzie, współzałożyciel Stowarzyszenia Ziemia Świętokrzyska. Czwarta prelekcja, która tego dnia się odbyła, została przeprowadzona przez Magdalenę Bieńka-Michalik z Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Tematem tego wystąpienia była ochrona przyrody na obszarze gminy Miedziana Góra. I ostatnie wystąpienie zostało przeprowadzone przez Michała Porosa, przewodniczącego Zarządu Geoparku Świętokrzyskiego, Światowego Geoparku UNESCO, na temat geologicznych skarbów gminy Miedziana Góra. I uzupełnieniem, szanowni państwo, tej konferencji był niedzielny rajd kolejnego dnia ścieżkami miedzianogórskimi. Na starcie przed urzędem gminy pojawiło się około 40 piechurów, którzy pod przewodnictwem autora przewodnika wyruszyli na szlak, także ja gorąco też, szanowni państwo, zachęcam do uczestnictwa w takich rajdach. Pojawił się pomysł, czy też zostało wskazane w trakcie tego rajdu, aby takie rajdy odbywały się cyklicznie, aby nasi mieszkańcy mieli możliwość właśnie w takiej ciekawej formie poznawać historię, czy też genealogię naszej gminy, a jest ona bardzo, bardzo ciekawa. Myślę, że bardzo często nawet sami, pomimo że mieszkamy w tej gminie kilka czy też kilkanaście lat,
nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bogata jest historia, jak wiele ciekawych wydarzeń miało miejsce nieopodal miejsca, w którym mieszkamy. Także myślę, że tutaj takie rajdy będziemy starali się częściej przeprowadzić, jeśli taka wola ze strony mieszkańców będzie. Kolejna wiadomość, szanowni państwo, dość istotna. W poprzednim miesiącu komisje konkursowe, które zostały powołane na podstawie przepisów ustawy Prawo Oświatowe, dokonały wyboru nowych dyrektorów w szkołach funkcjonujących na terenie gminy Miedziana Góra. Kadencje naszych dyrektorów już dobiegają końca. Są to 5-letnie kadencje i wyniki konkursu, szanowni państwo, rozpoczynając od największej szkoły, czyli zespół szkół w Kostomotach drugich. Tutaj ten konkurs wygrała pani Lanta Korba i taki krótki życiorys w dużym skrócie. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku matematyka. Wieloletni nauczyciel matematyki i informatyki w szkole podstawowej w Ćmińsku. To jest od 1997 roku. Od 2019 roku nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Były pracownik Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Gimnazja, Szkoła Podstawowa, Szkoła Średnia. Wieloletni, bo już od roku 2012 ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki wchodzący w skład Komisji Egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Ekspert dobrych zmian w edukacji, to jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Autorka wielu prac naukowych na temat m.in. współpracy z uczniem, nauczycielem oraz prowadząca międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje naukowe. Kolejna szkoła, szanowni państwo, to jest Szkoła Podstawowa w Ćmińsku. Tutaj osobą, która wygrała ten konkurs, jest pani Marzena Zagdan, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku wychowanie techniczne, wieloletni od roku 1993 nauczyciel techniki i informatyki w Szkole Podstawowej w Ćmińsku. Od 2007 roku pełni funkcję wicedyrektora w tej szkole. I ostatnia szkoła, szanowni państwo, najmniejsza, niemniej równie ważna. Szkoła Podstawowa w Porzeczu. Konkurs w tej szkole wygrała pani Iwona Świszczorowska, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku wychowanie techniczne, wieloletni od roku 1995 nauczyciel matematyki w zespole szkół, przepraszam, w Szkole Podstawowej Zalesianka oraz w Szkole Podstawowej Łączna. Od 2020 roku wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Łącznej. Kolejne zagadnienie. Szanowni państwo, 23 kwietnia odbył się trzeci etap obchodów Dnia Ziemi, który został zorganizowany we współpracy z Fundacją Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych Kaganek. Inicjatorem tego wydarzenia była nasza gmina, Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze. Każdy z uczniów, który wziął udział w tym wydarzeniu, posadził drzewko oznaczone tabliczką ze swoim imieniem i nazwiskiem. Jest to nagroda dla naszych młodych mieszkańców za udział w konkursie plastycznym pod nazwą Zielona Kopalnia, który został poprzedzony spotkaniami z górnikami ze świętokrzyskich kopalni surowców mineralnych. W wydarzeniu, szanowni państwo, wzięli udział m.in. sołtys sołectwa, w którym te drzewa zostały posadzone. Jednocześnie rada pani Bożena Modrzejewska, przedstawiciele świętokrzyskich kopalni surowców mineralnych, pan Marcin Wójcik, pani Magdalena Szczukiewicz, pan Rafał Aksamit i prezes Fundacji Kaganek, pani Gosia Gawęcka. Kolejne zagadnienie, szanowni państwo, na terenie wokół muru porowego w Bobrze odbył się pierwszy piknik z okazji Dnia Strażaka. Było to pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane na terenie naszej gminy, a jego pomysłodawcą i organizatorem są nasi druhowie na czele z nowo wybranym przed kilkoma miesiącami zarządem oddziału gminnego Związku SPRP. W programie wydarzenia strażacy przewidzieli m.in. animacje i zabawy dla dzieci, darmowe dmuchańce i wadę cukrową, konkurencje sprawnościowe, pokaz sprzętu i możliwość obejrzenia wozów strażackich, pokaz ratownictwa technicznego
oraz ognisko. Gośćmi specjalnymi tego wydarzenia byli m.in. Krzysztof Marek Słońce, Natura RP, poseł Mariusz Gosek, starosta kielecki Mirosław Gębski oraz przedstawiciele naszego lokalnego samorządu. I kolejne zagadnienie, Szanowni Państwo, do 31 maja, czyli do końca tego miesiąca, trwa nabór do samorządowego żłobka w Kosomotach II na rok szkolny 2022-2023. Więcej szczegółów znajduje się na naszej stronie gminnej. Ponadto, Szanowni Państwo, na bieżąco rozwiązywałem wszystkie problemy wynikające z funkcjonowania urzędu czy też jednostek podległych. Jak również spotykałem się z mieszkańcami na cyklicznym dyżurze w Urzędzie Gminy, jak również w zależności od potrzeby również w terenie. Na tym sprawozdanie zakończono. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zamykamy punkt numer 19. Przechodzimy do punktu numer 20. Proszę, tak, no w punkcie numer 20. Zapytania i wolne wnioski. Zanim zaczniemy od pytań dotyczących sprawozdania pana wójta, to obiecam tu naszej pani radnej powiatowej oddać głos. Także proszę bardzo, pani radna. Halo. Dziękuję bardzo za oddanie głosu i bardzo przepraszam tutaj państwa radnych, bo ja tutaj do was chciałam skierować podziękowania za to, że tak bardzo szczegółowo pochyliliście się nad tą umową na wywóz śmieci, bo tutaj, jeżeli chodzi o wzrost kosztów utrzymania naszych mieszkańców, sprawa jest bardzo ważna, więc dziękuję wam za każdy pomysł, za to, że tak szczegółowo i dokładnie rozważyliście, czy istnieje możliwość zmniejszenia tych kosztów, bo to jest bardzo ważne i tutaj bardzo mi się podobała sugestia pani radnej Anny Zapały-Śledź w kwestii dokumentowania kontroli firmy wykonawczej. To, że mamy system, to nie wszystko, bo samo istnienie nic nam nie daje. Natomiast to, jeżeli sprawdzimy dokładnie, jeżeli zapiszemy informacje, to będzie taki sygnał do tego wykonawcy. Wykonawco, my cię patrzymy na ręce, tak? My to sprawdzamy. Także bardzo proszę, żeby to zostało uwzględnione. Jedno pytanie do pana wójta. Na ostatniej radzie społecznej Ośrodka Zdrowia mówiliśmy o formie prawnej funkcjonowania tego ośrodka. I taka moja prośba, żeby wcześniej wyjaśnić tą sprawę. Czy to już zostało sprawdzone? Sprawa została przedstawiona kierownikowi, zresztą bezpośrednio na tej Radzie Społecznej i kierownik zobowiązał się, że te kwestie wyjaśni i tak zostało powiedziane, na Radzie Społecznej zostanie zorganizowane kolejne posiedzenie, aby również Państwa z tym zagadnieniem zaznajomić. To taka prośba, żeby to spotkanie było zorganizowane wcześniej niż, bo spotkaliśmy się raz w roku, tak? To jeśli to jest możliwe, a sprawa jest bardzo ważna, bo ma konsekwencje finansowe. Prośba, żeby to w trybie pilnym zostało zorganizowane. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie wójcie, nie wiem, chce pan zabrać głos, nie? Tak, proszę. Tak, ad vocem tematu gospodarki odpadami komunalnymi i dokumentacji, bo szanowni państwo, ja o tym powiedziałem, my to robimy, bo ta waga jest właśnie po to, aby dokumentować to, czy śmieciarka, która wjeżdża na teren naszej gminy, jest pusta, czy też jakieś śmieci już na swoim pokładzie, gabarycie posiada i to samo, że tak powiem, jest robione przy wyjeździe, także to nie jest tak, że gdzieś tam ta waga po prostu sobie stoi i ktoś albo z niej skorzysta, albo nie. Każdy samochód, który wjeżdża na teren naszej gminy, ma obowiązek, aby się zważyć i te odczyty w formie elektronicznej bezpośrednio trafiają do nas, do urzędu i każdorazowo pracownik to analizuje, sprawdza, czy ten samochód jest pusty. No nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, żeby samochód wjechał jakimiś śmieciami załadowany, także no myślę, że już wykonawca wie, że tu nic, że tak powiem, nie osądzamy i nie, w żaden sposób też nie,
Nie wskazuje, że takie intencje były, ale myślę, że ma tą świadomość, że tutaj nie ma co w takim zakresie gdzieś kombinować, czy starać się pewne rzeczy naciągać. Także to jest, szanowni państwo, weryfikowane na bieżąco, bo to ta waga właśnie powstała, żeby sprawdzać. Także to cały czas jest analizowane przez naszych pracowników. Jeszcze bardzo proszę, bo panie wójcie, pytanie od pani Anny Zapały-Śledź i moje jest takie, w jaki sposób jest to dokumentowane. To, że jest zapis w systemie, ale czy my go możemy zobaczyć? Czy radny, który ma prawo kontroli wszelkiej działalności i dokumentacji, jest w stanie sprawdzić, jeżeli, tak jak pan powiedział, jest to system. Jeżeli pracownik przeprowadza kontrolę, tak jak pani Ania zapytała, czy jest protokół sporządzony, czy jest notatka, czy jest jakaś informacja, że te wszystkie dane są zgodne. Jakiś efekt kontroli, nadzoru powinien być. Ja myślę, że gdyby taki dokument był, to i wszyscy radni nie byliby tak zaniepokojeni tą sytuacją, sytuacją wzrostu kosztów i obciążenia dodatkowego mieszkańców tymi opłatami. Szanowni państwo, adwokat, drodzy, szanowni radni, drodzy mieszkańcy, którzy nas oglądacie, odpowiadając krótko i treściwie, te dane są analizowane przez pracownika urzędu, także nie ma tutaj na tym etapie, żeby jakiekolwiek nieprawidłowości ze strony wykonawcy, który wjeżdża samochodem załadowanym śmieciem, miały miejsce. Także jest, to ma sens, szanowni państwo, tylko wtedy, kiedy te dane trafiają do urzędu i są analizowane przez pracownika, także tak się dzieje. Ale proszę mi podać, w jaki sposób ja mogę na przykład sprawdzić te informacje? Nie mam dostępu do systemu elektronicznego. Czy mogłabym je zobaczyć? Proszę mi powiedzieć, jak to mogę zrobić? I wszystkim radnym bardzo proszę odpowiedzieć na to pytanie. Ja się, nie do końca zdaję sobie, że tak powiem, sprawę z intencji tego pytania. Natomiast każde dane, że tak powiem, które są przetwarzane przez Urząd Gminy, są bezpośrednio dostępne dla radnych w ramach wykonywania mandatu radnego, czy też dla mieszkańców na podstawie odpowiedniego trybu wniosek udostępnienia informacji publicznych. Powiedział pan, że nie ma dokumentu papierowego, jest to tylko system. Do systemu nie mamy dostępu, tylko ma dostęp pracownik. A my też chcemy zobaczyć te dane, o których pan mówi. Myślę, że w poprzedniej odpowiedzi odpowiedziałem na to pytanie, także. To znaczy, co mam zobaczyć, ekran czy papier? Myślę, że odpowiedź została udzielona, także z mojej strony to wszystko. Czy państwo się zgadzają? Zrozumieliście tę odpowiedź, bo ja nie. W jaki sposób możemy sprawdzić, czy te dane, które pan nam podaje, są prawdziwe? Szanowni państwo, ale to jest naturalne, że to jest. Także ja po pewnych rzeczach oczywistych w XXI wieku myślę, że mówić nie trzeba, także. Dobrze, szanowni państwo, czyli żeby zakończyć dyskusję, czyli panie wójcie, jak pan jutro będzie można przyjść i zobaczyć radny. Te informacje, tak? Jak jest, szanowni państwo, to jest, że tak powiem, informacja tutaj, państwo w ramach wykonywania mandatu radnego macie wgląd do takich, do takich informacji. Ja czyli to, można przyjść ja i zobaczyć. Powiedziałem, ale no nie widzę, żeby właściwie to zostało przez autora pytania zrozumiane. Mam nadzieję, że macie państwo tego świadomość i każdy może, że tak powiem, przyjść i zobaczyć, jak to wygląda. Dobrze, to dobrze, znaczy, to kto będzie zainteresowany, to przyjdzie jutro i sprawdzi sobie, czy wydruk zrobi, nie wiem, co to mnie z tego no systemu. No właśnie, dalej pan mówi, że pan nie wie, ja też nie wiem. Ja mam na myśli, jeszcze pamiętam taką odpowiedź pana wójta na jedną z interpelacji o dostęp, już nie pamiętam, o jakie informacje chodziło i wtedy była odpowiedź negatywna. Pan wójt odmówił udzielenia tych informacji z uwagi na to, że jest to system informatyczny, który zawiera dane osobowe osoby uprawnionej do prowadzenia tego systemu, do nadzoru nad tym systemem. Dlatego takie moje pytanie, czy to jest w formie papierowej, czy nie? Czy jakaś forma powstaje, forma
do której mamy dostęp. Szanowni Państwo, każdy wniosek, że tak powiem, wymaga odpowiedniego przetworzenia, tak? Ja dzisiaj nie mam, jak widzicie Państwo, tego systemu przed sobą. Ja takich danych Wam też nie wygeneruję. Nie wiem, jakie tam dane są też zawarte. Przypuszczam, że tam nie ma żadnych danych wrażliwych, natomiast mówię, że przypuszczam, bo nie mam tego przed sobą. Oczywiście jest to pytanie, które powinno być kierowane bezpośrednio do pracownika merytorycznego, który mając to przed sobą jest w stanie na to odpowiedzieć. Ja tutaj żadnego problemu nie widzę, że jeśli Państwo chcieliby się zobaczyć to, jak to wygląda, czy upewnić się, czy aby na pewno te samochody wjeżdżają puste. Jest taka oczywiście możliwość, tak? My to jeśli są jakieś dane wrażliwe, zanonimizujemy i udostępnimy. Dobrze, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, wracamy do sprawozdania wójta za okres między sesjami. Czy są jakieś pytania do tego sprawozdania? Proszę bardzo, pan radny Dariusz Siwek. Ja mam pytanie w sprawie kanalizacji. Etap piątka, zadanie trzecie i piąte, proszę o rozwinięcie. To jest jedno pytanie, a drugie umowę z Komendą Policji, tam za godziny ponadnormatywne, ze względu na olbrzymie korki i ruch, tutaj przy torze Kielce, chodzi mi o przynajmniej przy takich letnich giełdach, aby ta obecność policji była cotygodniowa, prosiłbym. No bo co się dzieje, to jest normalnie. Dobrze, szanowni Państwo, a więc tak, dziękuję. Umowa z policją to jest umowa na służbę ponadnormatywną. Ona chyba w 100% jest zrealizowana właśnie w niedzielę na terenie giełdy. Jeszcze w tym tygodniu w tym zakresie będziemy mieć prawdopodobnie spotkanie z przedstawicielami generalnej, gdyż no, ten problem został również dostrzeżony na szczeblu zarządcy drogi, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Być może jakieś rozwiązanie zostanie wypracowane, no ale tutaj też jest na pewno ogromna mimo wszystko rola policji, aby w niedzielę w sposób płynny tym ruchem kierować i zawiadywać. Natomiast co do etap trzeci i etap piąty, zadanie 3 i 4, a więc tak, szanowni Państwo, tutaj będziemy mieć, dzisiaj była już przepinka co do trzeciego zadania. Kanalizacja już jest chyba w większości skończona. Dzisiaj była przepinka nowego wodociągu do starego już tam przy drodze krajowej. Tutaj mieszkańcy Przyjma na pewno to czuli, gdyż było wyłączenie wody z tego tytułu. Myślę, że już chyba jest wszystko w normie, ale nie mam informacji na bieżąco, gdyż jestem tutaj z Państwem. No i kolejnym etapem, jeśli tu już wszystko będzie w porządku, będą już przepięcia bezpośrednio do przyłączy tych wodociągowych do domu. Etap piąty, zadanie 5, Ćmiec Rządowy, sołectwo Ćmiec Rządowy, Ćmiec Światełek. Tam również jesteśmy na podobnym etapie, natomiast tu Państwo, szanowni Państwo, nie mam informacji tak dokładnej. Jeszcze w tym tygodniu, bodaj w czwartek, mamy kolejne spotkanie, na którym będziemy mieć przedstawiony już bezpośrednio najnowszy, najbardziej aktualny harmonogram robót i wtedy ewentualnie Państwo mógłbym już powiedzieć, jak bezpośrednio wygląda ten zakres robót, bo tutaj nie jestem w tym momencie na bieżąco. Akurat rozmawialiśmy ostatnio na temat zadania trzeciego, które już jest bliżej końca, stąd też te informacje tak szybko mogę Państwu przekazać. A przepraszam, zadanie trzecie, chodzi o kanalizację, bo mówi Pan wójt o wodociągu w zadaniu trzecim. Mhm. Tak, tam jeśli dobrze pamiętam, to w dużej części jest już zrealizowana, natomiast szanowni Państwo, nie mam też raportu przed sobą pracownika merytorycznego, także już jeśli chcielibyście poznać odpowiedź na pytanie, jakie jest procentowe zaawansowanie na kanalizację czy na wodociągu, no to teraz tak szybko, no nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Bożena Modrzejewska. No tutaj pan radny mi dwa pytania prawie zabrał, ale nieważne. Ja dopytam jeszcze o to kalendarium, też w związku z tą naradą koordynacyjną na temat zadania trzeciego i piątego. A panie wójcie, a gdzie zadanie czwarte, czyli Kobylaki i Wyręba, czy cośkolwiek na ten temat wiadomo? No bo tak to zadanie czwarte gdzieś odsunęliśmy całkowicie w czasie. Czy mamy zamiar może złożyć wniosek do Polskiego Ładu na realizację tego odcinka? Także bardzo proszę o odpowiedź. Dobrze. Później będę miała jeszcze
jeszcze inne pytania, ale po kolei. Dobrze, a więc tak, szanowni państwo, pani radna odpowiadając, to co znalazło się w kalendarium, była to narada koordynacyjna, która dotyczyła już realizowanych inwestycji, czyli wiemy, że w trakcie mamy trójkę Przyjmo i piątkę Ćmińsk Rządowy Światełek. Natomiast co do zadania czwartego i również szóstego, jest to oczywiście w planach. Macie państwo też również na stronie BIP-u gminy w zakładce zamówienia publiczne ten przetarg zaplanowany na ten rok. Natomiast składaliśmy również wniosek do Polskiego Ładu na to zadanie czwarte. Złożyliśmy takie trzy wnioski, każdy w innym wariancie. Jeden na 5 milionów, drugi rozszerzony na 7 i trzeci taki najbardziej obszerny na 10 milionów. Nieoficjalnie mówi się, że jeszcze w maju ma być rozstrzygnięcie tego drugiego naboru Polskiego Ładu, także być może jeszcze z końcem tego miesiąca poznamy informacje na temat środków, które mam nadzieję będą nam przyznane. Natomiast my przetarg będziemy mimo wszystko jeszcze w tym roku ogłaszali. Będzie to jeden przetarg z podziałem najprawdopodobniej na dwie części, czyli Ćmińsk Rządowy zadanie czwarte i Wyrowce zadanie Kobylaki-Wyręba, tak? Dokładnie. I tam mamy jeszcze do zrealizowania część zadania szóstego, to jest wodociąg na Wyrowcach, to jest ten odcinek na drodze powiatowej w kierunku ulicy Leśnej. Dobrze, to za tą odpowiedź dziękuję. Natomiast następne pytanie, tutaj też chodziło mi o tą służbę ponadnormatywną. Pan wójt powiedział, że tam no, panowie policjanci starają się kierować ruchem co niedziela. No, nie jest to do końca prawda, dlatego że bywają rzadko. Może to i dobrze. Już mówię dlaczego. Dlatego, że miałam przyjemność, no bywam na giełdzie z racji tego, że blisko mieszkam. I powiem tak, jeśli ludzie sami włączają się do ruchu na krajówce, idzie to dużo płynniej. Natomiast jak panowie zaczynają kierować ruchem, być może boją się kierowcy tak po prostu wjeżdżać, natomiast dużo większe korki są, bez względu na to, ile tych faktycznie pojazdów jest na tej giełdzie. No ale to tak może troszkę humorystycznie. Prosiłabym jeszcze o rozszerzenie punktu 34, jeżeli chodzi o umowy, dofinansowanie do kształcenia młodocianych pracowników. I takie szybkie pytanie, to znaczy podpisanie umowy ze starostwem powiatowym na krzewy i tak, miododajne. I takie moje pytanie. Czy można w Ćmińsku też ewentualnie dosadzić z tych miododajnych, czy tylko koło gminy, jak od kilku lat to się już dzieje? Nie bój, tam jest dużo miejsca. Cicho są. Dobrze, a więc tak, szanowni państwo, tutaj co do zakupu krzewów i drzewów miododajnych, to jeśli się nie mylę, to jest to, bo my tutaj już chyba, ja pamiętam, rozmawiałem jeszcze chyba przed dwoma, trzema dniami z pracownikiem merytorycznym i w tym momencie już wszystkie tereny, które gdzieś tam chcieliśmy zaaranżować zielenią tego typu, czyli te krzewy i drzewa miododajne, to już zostały zaaranżowane i będziemy szukali innych miejsc. Także nie wiem, czy państwo macie jakieś sugestie, gdzie to powinno się znaleźć. Oczywiście, że mam sugestie. Ćmińsk za placem zabaw, tam taką ładną ścianę zrobić z miododajnych właśnie. Większych drzew, piękne miejsce i od drogi krajowej, żeby oddzielić ruch, no smog, wiadomo. To przekażę pracownikowi, który za to odpowiada. Natomiast kształcenie osób młodocianych, jeśli dobrze pamiętam, to jest, nie mogę sobie tego znaleźć tak na szybko, dotacja od wojewody. Jeżeli uczeń z danej gminy pobiera na praktyczne nauki zawody o przedsiębiorcy, to przedsiębiorca to zgłasza do Urzędu Wojewódzkiego. Urząd Wojewódzki przesyła nam wyliczoną kwotę, jaka z tego tytułu się przysługuje i zostaje to dla przedsiębiorcy wypłacona. Czyli w 100% jest to finansowane przez Urząd Wojewódzki. W 100% rozumiem. Pani skarbnik bardzo ładnie wyjaśniła. Dziękuję. Konkretnie. Dziękuję. Dobrze, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Łukasz Woźniak. Ja mam dwa pytania dotyczące kalendarium ze spotkań i jedną prośbę.
Pierwsze spotkanie dotyczy z firmą Netrix. Co prawda to chodziło o budowę hotspotów, ale chodzi mi o ten światłowód na ulicy Źródlanej. Rozmawiałem z panią, która zbiera ankiety, pozwolenia na przepuszczenie nad działkami tego światłowodu. Z tego, co mi wiadomo, oni już powiesili ten światłowód na ulicy Źródlanej, nie stawiając tego słupa. Czy po prostu, czy gmina mogłaby wystąpić do przedstawiciela, czy do właściciela firmy Netrix o wstawienie tego słupa? Ta pani miała wstępnie tam rozmawiać, miała mu przekazać problem, jaki jest, prawda? Chodzi o zawieszenie lampy. Drugie pytanie dotyczy podpisania umowy z firmą PPB Eco na demontaż i transport i unieszkodliwienie azbestu. Czy wiadomo, kiedy będą jakieś już wstępnie terminy odbierania tego azbestu? I jeszcze jedną prośbę, to sobie zostawię na koniec. Dobrze, a więc tak, co do firmy Netrix, to wiem, że temat był zgłaszany bezpośrednio do przedstawicieli tej firmy, gdyż biorąc pod uwagę zakres techniczny, to po prostu przedsiębiorcy będzie łatwiej na pewno ten słup postawić niż nam, natomiast no, będziemy próbowali gdzieś tam jakieś rozmowy podjąć, żeby rzeczywiście ten słup, a w konsekwencji gdzieś tam ten internet mógł powstać, gdyż rzeczywiście tych sygnałów w ostatnim czasie, kiedy widać, że ta firma tam zaczęła ten kabel podwieszać od mieszkańców Słupa i tej ulicy, dociera do nas bardzo dużo, także widzimy, że taka potrzeba jest. Natomiast co do umowy, tak? PBP Eco na odbiór i unieszkodliwienie azbestu. Jeszcze chyba harmonogramu nie ma, także szanowni państwo, jeśli harmonogram będzie, to my na pewno też będziemy... Ja też taką mam, ale nie jest jeszcze to zatwierdzone, także dlatego też myślę, że będziemy przekazywać tak, jak zwyczajowo to było przyjęte, żeby mieszkańcy wiedzieli. No to teraz przejdę do prośby od mieszkańców. Już dostałem kilka zgłoszeń odnośnie ronda na ulicy przy Maciejówce. Dotyczy to tego utwardzenia pobocza. Jadąc od strony Kielc jest taka dosyć poważna wyrwa w poboczu. W lutym bodajże już to zgłaszałem, uzupełnili to kamieniem, lecz nie spełniło swojego wymagania. Z trzech stron jest to pobocze utwardzone kostką. Czy można by było wystąpić do Generalnej Dyrekcji, żeby tak samo utwardzili tą stronę od naszej strony? To pobocze od naszej strony. Rozumiem. No się to myślę, że wystąpimy, bo to jest temat, który chyba tak wraca co jakiś czas, bo oni rzeczywiście tak. Tam po jakimś zgłoszeniu podsypują tego kruszywa, ale to za jakiś, tak powiem, czas jest to kruszywo gdzieś tam czy przez wodę wypłukiwane, czy przez samochody rozjeżdżane i rzeczywiście tworzy się taka wyrwa. Ten problem był również na samym wyjeździe z Kielc, natomiast on został rozwiązany, gdyż tam wybrukowali pewien odcinek, już można w miarę komfortowo przejechać, także no my zwrócimy się na piśmie bezpośrednio o to, aby tamten odcinek, tamtą część tego rona również no, wybrukować. Myślę, że to nie jest jakiś tam duży koszt, też zakres inwestycji dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i w miarę sprawnie uda się to załatwić. Dziękuję w imieniu swoich mieszkańców. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Bożena Modrzejewska. Ja w związku z tą firmą Netrix chciałabym troszeczkę sprostować, dlatego że oni podwiesili na takim starym, niskim słupie na ulicy Źródlanej, schodząc z ulicy Wykień. I z tego, co ja kojarzę, to na ten słup oni raczej nie mieli zgody, dlatego że tego pana tu nie ma i ze wstępnych takich ustaleń wiem, że raczej nie wyraził zgody na to. Nie wiem, na jakiej zasadzie to zrobili. Natomiast według mnie, tak jak rozmawialiśmy poprzednio, oni powinni albo ten odcinek przeciągnąć ziemią, to nie jest długi odcinek, raptem tam około 100 metrów, albo tak jak proponowałam tutaj, żeby wstawili dwa swoje słupy. Natomiast to, co zrobili w tej chwili, to mówię, nie jest do końca zgodne z wolą właściciela i z ustaleniami, no, z właścicielem tej posesji, na której ten słup stoi. Natomiast no, to też nie do końca prawda, że już jest ulica Źródlana, jak to się mówi, zabezpieczona, bo jest tylko zawieszony światłowód na tych naszych czterech słupach, które postawiliśmy z Funduszu Sueckiego, a dalej na razie cisza od kilku dni.
Także nie wiem, trzeba by ewentualnie skontaktować się z tą firmą i zaproponować inne rozwiązanie, bo może być później problem, bo jak pan się tutaj zjawi, pan mieszka daleko, bo w Szwecji, no myślę, że nie będzie zadowolony z takiego obrotu rzeczy. Ewentualnie albo wstawić, no firma niech wstawi dwa swoje słupy i wtedy jak najbardziej w pasie drogowym, albo ten odcinek też w pasie drogowym wykorzystać pobocze na przekopanie światłowodu ziemią. Puszczenie. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowni państwo, tak, ad vocem, nie znam rzeczywiście tutaj takich szczegółów tej inwestycji, natomiast no my tam wskazywaliśmy, czy też mieliśmy prośbę, żeby po prostu wykonawca tam, Netrix chyba tak to wykonuje, postawił ten słup, gdyż im jako dwa słupy, tak? Rozmowa była o jednym tam, czy, tam wcześniej. Z ich perspektywy to będzie po prostu dużo, dużo prostsze. Tu państwo myślę, że zdajcie sobie sprawę, jak to wygląda, kiedy gmina takiego słupa stawia. Także no myślę, że oni szybciej to zrobią w tym momencie od nas. Tak, i taka była ostatnia rozmowa. Dokładnie. Tutaj, że łatwiej będzie tej firmie poprosić o zgodę gminę ewentualnie na posadowienie w pasie drogowym. Zgadza się. I ta cała papierologia nas wtedy omija. Zgadza i to trwa króciutko. Natomiast gdy my będziemy się starali o to, to znowu potrwa za rok albo lepiej. A mówię, najprościej by było, nie wiem, ziemią chyba puścić ten odcinek, bo to jest... Ale to są koszty, to są koszty. Zawsze, że tak powiem, przekop jest, metoda przekopu jest droższa niż podwieszenie na słupie. Tak, dodatkowy plus dla nas, że możemy później ewentualnie lampy powiesić na tych dwóch słupach. Też, tak, to też. Dobrze, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Anna Zapała-Śledź. Po pierwsze skorzystam z okazji, kolega radny Łukasz mówił o rondzie przy Maciejówce. Jakby wójt pisał odnośnie tego zabezpieczenia tego pobocza. Wójt mnie słucha? To bardzo ważne. Ja tam często, znaczy często, zawsze piszę we wnioskach odnośnie chodnika od właśnie ronda do już istniejącego chodnika. Tam brakuje nieduży kawałek. Jakby można przy okazji napisać o ten chodnik. Może się coś uda, a może, no nie wiem, może będą jakieś dotacje mieli i akurat się udałoby zrobić ten chodnik, dlatego że mieszkańcy bardzo często do mnie mówią o tym, że brakuje tego chodnika, właśnie tego małego jednego kawałka. Dalsze zagadnienia, które chciałam poruszyć, nie są one związane z... Szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące sprawozdania wójta? Są jeszcze, także poczekajmy z tym pytaniem i skończmy sprawozdanie. Dobrze. Proszę bardzo, pan radny Jarosław Wałek. No, mam tylko trzy takie. Tak, jedno to jest bardzo związane dosłownie, a nie usłyszałem w informacji, że była rozmowa z powiatem w sprawie tego przejścia dla pieszych, tego nietrafionego za 300 tysięcy. Tak, żeśmy to ostatnio o to tutaj prosili, również pan przewodniczący rady o to dokładnie prosił. Przy mojej sklerozie ja to pamiętam. Nie miałem takiej informacji i czy w ogóle były podjęte konkretne działania, żeby to zmienić, przesunąć, żeby uniknąć problemów, jakie się dopiero powstaną po wybudowaniu. Teraz się powtarzam i to nie będę już więcej w tym temacie mówił. Drugie dotyczy brama wjazdowa, to jest do budynku czy w ogrodzeniu w Bobrzy. I trzecie, przewodnik, o którym słyszałem, koszty 21 i koszty 22. Bo dlaczego to od razu powiem? Tych przewodników jest chyba z 10. Robionych ze środków finansowych unijnych przez LGD to chyba 6. W związku z powyższym się tak zacząłem zastanawiać, czy ktoś nie przemyślał sprawę, to już jest chyba musztarda po obiedzie,
czy ktoś czasami nie zagalopował się i nie przemyślał sprawy, bo jak chciał już zrobić jakieś tamte, to mógł sobie po prostu, my byśmy tam dali, a może i skorzystał z tego, mniejsza z tym. Ja nie mam nic przeciwko temu i nie będę się bił o prawa autorskie, bo to nie w tym rzecz, to jest tu u nas, a więc to, co zostaje w gminie, to takie rzeczy się po prostu nie wolno robić. Stąd też ja słyszałem o tych kosztach i dlatego po prostu zadaję to pytanie. Dziękuję. A więc tak, szanowni państwo, co do przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w sołectwie Tumlin-Wykień, tutaj po państwa wnioskach przygotowaliśmy pismo, gdzie poprosiliśmy powiat kielecki o rozważenie zmiany przejścia dla pieszych, przesunięcia go z tego miejsca, w którym tam zostało zaplanowane, w kierunku ulicy Tumlin-Podród w okolicy Świetlicy Wiejskiej, która się tam znajduje. Wskazując te argumenty, które państwo na sesji czy też komisji podnosiliście, czyli duże natężenie ruchu, wypadki, które tam miały miejsce i również funkcjonowanie w tym miejscu Świetlicy Wiejskiej i również tego ośrodka chyba stomatologii, który się tam znajduje, czyli ewidentnie w tamtym miejscu to natężenie ruchu jest większe i takie pismo zostało wysłane, żeby temat w powiecie zakomunikować. To jest pierwszy temat. Drugie zagadnienie, które dotyczy bramy OSP, jest to brama nie wjazdowa do obiektu, ale na teren całej strażnicy, w ogrodzeniu, tak, na cały teren. I trzecie, przewodnik turystyczny. Tutaj nie mam, szanowni państwo, informacji na temat kosztów tego, natomiast ja osobiście bezpośrednio od siebie mogę dodać, iż aby taki przewodnik powstał, w mojej ocenie była potrzeba. Ja zawsze gdzieś tam starałem się sięgać do tych materiałów, które gdzieś w tej gminie zostały na przestrzeni tych milionów lat zrobione, aczkolwiek one były po prostu słabej troszkę jakości. Były to najczęściej broszury dosłownie kilkustronicowe, które w jakimś tam tylko niewielkim aspekcie poruszały temat, natomiast na pewno nie można było ich nazwać przewodnikami. Natomiast ten przewodnik, który powstał, myślę, że mocno na pewno nie wyczerpuje, ale w dużej mierze porusza historię czy też genealogię naszej gminy. Przygotowany jest on w sposób wyjątkowo przystępny w formie podręcznej, którą można po prostu mieć w ręce pod ręką w przypadku jakiejś wyprawy. Został on wzbogacony również o kody QR, czyli jest też możliwość, aby po prostu zrobić sobie zdjęcie jakiegoś tam zagadnienia i wrócić do tego na swoim telefonie, aby gdzieś tam już nie korzystać z tej formy papierowej. Także myślę, że takie wydanie było potrzebne. Nie pamiętam dzisiaj kosztów, nie pamiętam też ilości egzemplarzy, które zostały wydrukowane, bo to nie jest tylko przygotowanie, czyli merytoryczne opracowanie tego dokumentu, ale również jego wydruk, bo jest to wydawnictwo, szanowni państwo, bezpłatne, także każdy mieszkaniec, jeśli ma potrzebę, chciałby z tego dokumentu skorzystać, to jest on oczywiście tutaj do odbioru w naszym urzędzie. My też, pamiętam państwo, jeszcze chyba w tamtym roku przekazywaliśmy, gdyż sam przewodnik powstał w roku poprzednim, a w tym roku po prostu została wydrukowana większa ilość i zostało przygotowane takie wydarzenie, aby wypromować ten dokument, który powstał, aby tą gminę Miedzianą Górę pozwolić naszym mieszkańcom czy też turystom odkryć na nowo, poznać jej historię, zobaczyć, co tak naprawdę kryje się w tym miejscu, gdzie mieszkamy. Także ja państwa gorąco również zachęcam. Myślę, że część z państwa również ten przewodnik ma. Zachęcam do zapoznania się z nim, do tego, abyście wspólnie ze swoimi rodzinami i bliskimi odwiedzili te miejsca, które są tam opisane, gdyż jest to naprawdę ciekawa przygoda. Ja sam miałem okazję wziąć udział w tym rajdzie, który został w niedzielę zorganizowany i dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, o których pojęcia wcześniej nie miałem. Dzisiaj z chęcią o tym mówię. Myślę, że warto taką wiedzę mieć. Nie mam nic przeciwko, przecież to jest jasne i zrozumiałe porządnym dosłownie rzeczą. No te telefony, to u nas od dawna chodziły dla całego terenu, nie tylko gminy, ale to mniejsza z tym, nie w tym rzecz. Tu najważniejsze były w tym wszystkim koszty poniesione, bo dla mnie one są
dwa razy 19 tysięcy złotych, to ja nie chcę mówić po prostu w porównanie, gdzie robiliśmy dla terenu LGD. Właśnie z tymi wszystkimi nazwami, hotspotami, telefonami itd. itp. Wszystko pasuje i dlatego przy tej biedzie po prostu mnie ktoś tam męczył telefonicznie o tych kosztach. Stąd też nie mogłem tu w jakiś sposób pominąć, bo 38 tysięcy dlatego, no to przy naszych tych szukaniu każdego grosza, no to chyba trochę za dużo. No trzeba to rozważać i to mocno, jeśli chodzi o wydawanie środków finansowych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Zdzisław Moczko. Ja mam właściwie to trzy sprawy. Pierwsza sprawa to po objeździe dróg, tam sporządziłem protokół. Poproszę, poszedłem do działu infrastruktury. Bo ale to dotyczy sprawozdania, czy nie, już? Nie, nie. A czy macie państwo jeszcze pytania dotyczące sprawozdania? Myślałem, nie ma, no to proszę. Pytałem. Dostałem pismo z działu infrastruktury budowlanej. Na jakie drogi poszły, no, można powiedzieć, kamień, jakie drogi zostały naprawione. Więc nie wiem, po co ten objazd był, skoro sprawozdanie nie te drogi, część tych dróg, bo nieuwzględnionych jest do dzisiaj. Więc zastanawiam się, czy jest w ogóle sens nasza praca, objazdy, skoro są nieuwzględnione. Kto decydował właśnie o tym, które te drogi, bo no, jestem trochę zszokowany. No po co my ustalamy, jeździmy, rozważamy protokół i później się nie robione te drogi. To jest jedna sprawa. Druga, chciałbym się dowiedzieć, co jest z Maciejówką. Czy gmina złożyła wniosek o te przejście tam, te na tej Maciejówce? Bo w budżecie mamy środki, wiem, że się pokazało coś tam do jakieś dofinansowanie. Czy gmina coś złożyła, jakiś wniosek? Trzecie, chciałbym się zapytać, bo no niestety tobie bardziej przeraża Wyrowce. W pierwszym roku było 110 tysięcy, w drugim było 180, a w trzecim jest 280 i nic się nie robi, a koszty rosną, materiały rosną. Czy coś się w ogóle robi w tym kierunku? To jest kopanie rowu. O rowy, o te przejścia, połączenia tych wjazdów, tych wszystkich. Czwarty temat chciałem jeszcze, uciekł mi trochę, no. Dobra, na te trzy, ja sobie przypomnę. Chciałbym jakoś odpowiedź, co to jest, jak to w ogóle... A jeszcze, co jest z tym oświetleniem? Bo chciałem się zapytać, jakie są koszty oświetlenia Placu Zabaw w Miedzianej Górze, który są... Jestem przerażony. Przerażony, jak patrzę po gospodarsku, są jeden słup od drugiego 30 centymetrów. Gdzie? Na herbach. Nie wiem, co to miało znaczyć. Najpierw są spoty pociągnięte, a 30 centymetrów jest oświetleniowy. Ile to kosztowało, chciałbym wiedzieć i dlaczego tak jest zrobione. Dziękuję. Dobrze, a więc tak odpowiadając od końca tutaj w tym zakresie, prosiłbym o przedłożenie wniosku pisma, gdyż jest to tak szczegółowe zagadnienie, że myślę, że dzisiaj nikt nie jest w stanie odpowiedzieć co do kosztów, nie wiem, czy budowy, czy też kosztów energii, które wynikają z oświetlenia tego obiektu. Wracając natomiast do zagadnień numer 1, 2 i 3, a więc tak, tu już po kolei po prostu drogi. Tu jak państwo pamiętacie, w momencie, kiedy miał miejsce objazd dróg, to już część dróg była wysypanych kruszywem i państwo to dobrze widzieliście. Te drogi były wybierane na podstawie zgłoszenia mieszkańców gminy i później bezpośrednim objeździe pracownika merytorycznego gminy, gdyż takie zgłoszenia było od mieszkańców i tam, gdzie takie potrzeby były, oczywiście to było czynione. Robiliśmy to na pewno w dużo mniejszym zakresie jak w roku poprzednim, gdyż mamy na uwadze, że będą inwestycje infrastrukturalne w drogach realizowane. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. Dlatego też nie staraliśmy się gdzieś tam sypać tak dużo kruszywa jak w roku poprzednim. Natomiast to musiało mieć miejsce, gdyż musicie mieć państwo na uwadze, że tam ludzie cały czas po prostu mieszkają i pomimo, że ta inwestycja będzie tam prowadzona za kilka miesięcy, no musimy im chociaż na te kilka miesięcy jakieś w miarę chociaż godziwe warunki tego dojazdu do tych nieruchomości, do tych domów zapewnić. Także to było robione, ale na pewno w mniejszym zakresie jak w roku poprzednim. I tu było robione, szanowni państwo, na podstawie zgłoszeń mieszkańców, które bezpośrednio, czy to do mnie, czy do referatu inwestycji,
w ostatnich miesiącach trafiały, bo ich było naprawdę, uwierzcie mi Państwo, bardzo, bardzo dużo i tutaj mieszkańcy dzwonili już chyba począwszy od marca, kiedy gdzieś już śniegu było i pojawiły się pierwsze dziury. My też oczywiście staraliśmy się tłumaczyć, że musimy poczekać, jak się warunki unormują, już po prostu będzie to na tyle komfortowe, żeby posypać wszystkie drogi. To się stało i na takiej zasadzie te drogi były sypane. Co do przejścia dla pieszych, Szanowni Państwo, na Maciejówce, no tam jak Państwo pamiętacie, w tamtym roku mieliśmy, też nie pamiętam się dokładnie, bo takie dość szczegółowe pytanie, ale się dobrze pamiętam, dofinansowanie 72 tysiące złotych przy wartości wniosku 96 tysięcy złotych. No, tym konsekwencją, że tak powiem, nieprzyjęcia wtedy zmian budżetowych było to, że my tą dotację po prostu nie tyle co zwróciliśmy, co nie przyjęliśmy, bo my tych środków nawet wtedy nie dostaliśmy i w budżecie Państwo zabezpieczyli się środki, aby tą inwestycję realizować już w tym roku. Z tego co pamiętam, nie mam przed sobą też tego, chyba w 100% z budżetu gminy, to 85 tysięcy, tak? No to wartość chyba całości była 96 w tamtym roku, jeśli dobrze pamiętam, ale nie mam przed sobą, Szanowni Państwo, także nie jestem teraz pewien. Znaczy, nie chodzi, teraz czy pewien. Wpłynęły jakieś tam, są jakieś, się pokazały pieniądze na dofinansowanie dla takich rzeczy, czy gmina złożyła wniosek, bo prosiłem 2 miesiące temu. Ale na przejście dla pieszych? Tak, to nie. O to mi chodzi, czy gmina złożyła wniosek, bo prawda... Proszę. Tutaj radnemu Moćko chodzi o to, że w kwietniu ja wysyłałam mailowo link z dokładnymi namiarami, gdzie można te pieniądze dostać. Na komisji inwestycji zapytałam się, co z tym dofinansowaniem. Wtedy pan wicewójt do mnie powiedział, że się ma zastanowić i się w sumie no... Zdzisław się zastanowić się pan. Zapamiętałam to naprawdę, bo... Nie, zastanowić się. Wicewójt powiedział do mnie, zastanowię się. Mniejsza o to, no tam jest, można nawet 500 000, słuchajcie, dostać, więc no to były fajne pieniądze, bo no tam było 85%. Dofinansowania można było dostać 15% swoje. Mieliśmy 85, mamy 85 tysięcy, można by było nawet skorzystać może na jakieś dwie drogi, czy gdzieś indziej też, nie tylko w Kostomłotach. Rozumiem, że nie ma, tak, zgłoszonego tego wniosku. Ja nie mam takiej wiedzy, natomiast przypomnę tylko Państwu, że 72 tysiące w roku ubiegłym mieliśmy i w konsekwencji. Ale mamy też w tym roku. Nie podjęcia budżetu nie zostało. Wiemy dokładnie, jak było, dlaczego nie był przyjęty budżet. Nie dlatego, że nie chcieliśmy dofinansowania, tylko dlatego, że nie był zrealizowany budżet i się nie zgadzaliśmy z tym. Ale w konsekwencji. Ale w konsekwencji, Pani Radna, no niestety, sporo, jest tych 72 osób, tysięcy nie przyjęliśmy. Nie sądzę, że może wszyscy radni będą za tym, ale tak było. Nie byliśmy przeciwko inwestycji, tylko byliśmy przeciwko niezrealizowaniu budżetu. Natomiast w tej chwili mamy zabezpieczone pieniądze, jest dofinansowanie, o które się można starać i słyszymy, że się zastanowię. Tyle w tej. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Dariusz Siwek. A, no to proszę. Przepraszam, myślałem, że się pani zastanawia. No ja mam też parę zagadnień. Jedno z zagadnień jest, do kiedy będzie zamknięty plac zabaw tutaj u nas na, w Miedzianej Górze. A, to przepraszam, ale ja jestem cały czas w kolejce. Panie Dobrze, proszę wypowiedzi do mikrofonu kierować. 180, dziękuję. Teraz 280, nic się nie robi. Podejrzewam, że nawet za 300 możemy tego nie zrobić. Dokąd to się będzie przeciągać, czy w ogóle nieudolność, dokąd to będzie trwała? Szanowni Państwo, ja proszę tutaj pana radnego przede wszystkim o powściągliwość w słowach. Co do realizacji tej inwestycji, to my, Szanowni Państwo, na bieżąco...
na bieżąco. Zdajemy Państwu relację z tego, jak to wygląda. Te pytania padają bardzo często i o, że tak powiem, sytuacji, która nastąpiła w roku 2018, a której konsekwencje my ponosimy do dzisiaj, Państwo jesteście informowani. Także tutaj mówienie o tym w ten sposób, myślę, że jest najmniej nie na miejscu, tak? Co do odpowiedzi, co do wartości, panie radny, nie w ten sposób. Proszę się uspokoić, bo ja staram się panu sprawę wyjaśnić. Co do wartości w budżecie, no ona została zaproponowana bezpośrednio jak przy każdym wniosku przez pracownika merytorycznego. Wynika to zapewne, że tak powiem, z kosztorysu. Natomiast jeśli chciałby pan poznać szczegóły realizacji tej inwestycji, która jest zaplanowana w budżecie na ten rok, to ja zapraszam nawet jutro od godziny 7.30. Pracownik merytoryczny bezpośrednio panu wszystkie dokumenty w tej sprawie przedstawi i sprawę wytłumaczy. Ja się tylko pytam, kiedy będzie ruszone, bo koszty rosną, a materiały drożdżą. I dokąd dojdziemy do pana 300? Tu chodzi mi o to, kiedy to będzie uruchomione. Czy to będzie przetarg, kiedy, czy jest ogłoszony przetarg? No bo to są procedury, które pewne trwają. I ja mnie to interesuje, bo wie pan, że co miesiąc są wyższe koszty. Czy nas będzie w ogóle stać to zrobić? Chodzi o to, żeby nie hamować tego, czy to ma być zakład komunalny robić, czy to ma być oferty, przetarg. W ten czas wiadomo kto. Zakład komunalny jak ma robić, to może by się już podjął. Zawsze to są mniejsze koszty za materiały. No nie oszukujmy się. To nie to jest, że to jest w tym roku w budżecie, tylko to jest trzeci rok. Jeżeli mamy to robić, a jeżeli nie, to wyrzucamy z budżetu. Panie radny, mówi pan o procedurach, a całkowicie, że tak powiem, w swojej wypowiedzi pomija pan ten aspekt, bo ja wyjaśniałem, że tak powiem, jak wyglądają procedury planowania tej inwestycji, jak długo, że tak powiem, przebiegał proces projektowy. I to, że to tak długo trwało, nie wynika z tego, że teczka z napisem równa w Rowcach leży w kącie w pokoju numer 1, nikt się nim nie zajmuje. Nie, to jest obszerny temat i on był wyjaśniany. Ja szczegółowo, że tak powiem, panu dzisiaj tego nie wyjaśnię, bo zagadnień, które realizowane są przez gminę, jest bardzo, bardzo dużo i od tego są pracownicy merytoryczni, aby każdy, że tak powiem, swoją sprawę w sposób właściwy prowadził. Jeśli jest taka wola, aby ten temat szczegółowo wyjaśnić, zapraszam jutro od godziny 7.30 do Urzędu Gminy. Na pewno wszystkie szczegóły związane z tym, z tą inwestycją zostaną panu przedstawione. To znaczy ja jeszcze może podpowiem panu wójtowi, bo we wrześniu zeszłego roku mieliśmy zebranie sołeckie i wtedy na tym zebraniu również był poruszony ten temat. Pan wójt mówił, że czekamy na ostateczną decyzję, czy będziemy mieli zgodę na niewykonywanie kanału technologicznego. Taka była rozmowa. Zgadza się. O czym po dwóch tygodniach gdzieś pan wójt powiedział nam tu wszystkim, że, to znaczy no ja w każdym razie to pamiętam, bo jestem bezpośrednio też zainteresowana, że takową zgodę już mamy, czyli to było gdzieś powiedzmy koniec września, początek października i możemy zacząć w tym temacie działać. Mamy już prawie czerwiec. Myślę, że jeżeli chodzi o taką kwotę, czyli tam wtedy było wycenione na 285 tysięcy, nie musi być przetarg. Wydaje mi się, że... 30 tysięcy euro przekracza, musi być. To nie ta kwestia, bo to są... Ale tu nie chodzi o przetarg w tym momencie. My tam staraliśmy się, tak jak pani radna powiedziała, odstępstwo od ministra cyfryzacji w zakresie odstępstwa od budowy kanału technologicznego, gdyż ustawa, która przed 2-3 latami została wprowadzona, taki obowiązek na nas nakłada przy realizacji każdej inwestycji, a tutaj niestety ta przebudowa drogi, to jest budowa tego rowu, to jest przebudowa drogi i taki obowiązek jest. Natomiast my o takie odstępstwo wystąpiliśmy, ponieważ budowa tego kanału wójcie, i koszty, ja które z tego tytułu mielibyśmy ponieść, były niewspółmierne do wartości całej inwestycji. Panie wójcie, tylko, że i taką zgodę otrzymaliśmy i później cały czas etap projektowania jest jeszcze, bo tu jest pozwolenie wodnoprawne. Projekt, panie wójcie, to już dawno był na to. Szanowni państwo, na to była koncepcja zrobiona. Ja państwu od początku mówiłem, była koncepcja. Naprawdę zapraszam jutro do urzędu i państwu wszystkie dokumenty zostaną przedstawione, bo to nie jest tajemnicą, co tam jest i w tych dokumentach znajdziecie państwo naprawdę potwierdzenie tego, co dzisiaj mówię. No to bardzo źle, bo my się co chwilę dopytujemy.
Dobrze. Szkoda, panie wójcie, że nie informuje nas pan faktycznie tak, na jakim etapie, bo to pytanie nie padło dzisiaj po raz pierwszy, jeżeli chodzi o wyrowce, tylko cyklicznie co jakiś czas zadajemy to pytanie, tym bardziej, że pieniążki czekają. Określona kwota, nic nie zmieniona w budżecie. A jeżeli już mam głos, mogę, panie przewodniczący? Dobrze, to dobrze, szanowni państwo, musimy to jakoś usystematyzować. Dobrze, proszę, proszę pani radna Anna Zapała-Śledź, proszę bardzo. Dobrze, to ja zaczynam od tego placu zabaw. Do kiedy będzie plac zabaw zamknięty i z jakiego on jest powodu zamknięty, bo też ja nie wiem na przykład. To może zaczniemy od tego pytania, bo po kolei. W Miedzianej Górze. Dobrze. Mieszkańcy mi zgłaszają dzisiaj, że jest plac zamknięty. Jest zamknięty, szanowni państwo. Tutaj, jak dobrze pamiętacie, też planowaliśmy tą budowę, czy też, nie no myślę, że budowę, bo to już nowy obiekt miałby powstać, rozpocząć w tamtym roku. Tak się nie stało. W tym momencie wykonawca inwestycji stara się o pozwolenie na budowę, także projekt już został zaakceptowany, urządzenia i ich lokalizacja również, a plac został zamknięty, ponieważ są tam uszkodzenia, które w konsekwencji użytkowania mogą mieć uszczerbek na zdrowiu dzieci, a mając na uwadze, że w perspektywie zakłada miesiąca wykonawca wejdzie na inwestycje, no niezasadne jest, aby gdzieś tam w tym momencie prace modernizacyjne prowadzić, kiedy to wszystko po prostu zostanie lada moment zdemontowane, także... A jak długo przewiduje się, że ten plac zabaw będzie, czyli budowa ile będzie trwała, bo jak za półtora... Wykonawca ma trzy miesiące od daty podpisania umowy, to już tak chyba z miesiąc minął, no to dwa miesiące około myślę, że tak będzie, tak? Około, bo nie mam mowy przed sobą, nie pamiętam daty też podpisania. Pan mówi, że dopiero z pozwolenia na budowę. No to znaczy jak przetarg bez pozwolenia na budowę? Niech ale... pan powie, bo jestem w ogóle, ja nie wiem, albo jestem na innych sesji, albo na, bo jak to? Przetarg był bez pozwolenia, a teraz pan mówi, że pozwolenie załatwiane jest. A odpowiem panu, myślę, że z wielką chęcią w tej sprawie. Inwestycja, jak samo postępowanie wskazuje, realizowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, czyli jeden wykonawca ma za zadanie opracować projekt i dopiero na podstawie projektu uzyskać pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego i tak to wygląda w takim systemie. Tak. Dobra. Proszę. Następna rzecz, oświetlenie ulicy Maciejówka. Obawiam się znowu teraz tak, bo pani kierownik referatu inwestycji mówiła, że już niedługo by był przetarg na to oświetlenie, na wszystkie oświetlenia i teraz nie ma pani kierownik i obawiam się po prostu znowu o tą inwestycję. Kiedy jest planowany przetarg na oświetlenie? Szanowni państwo, nie mam informacji tutaj, jakie informacje wam były państwu radnym przekazywane. Ja zawsze przy pytaniach, które dotyczą postępowań przetargowych zachęcam do tego, aby zerknąć w plan postępowań. To, co w tym momencie, szanowni państwo, mamy przed sobą, to na pewno trzeba wziąć pod uwagę, że będziemy mieć w najbliższym czasie ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego na Polski Ład, gdyż tamto postępowanie zostało unieważnione. Te ceny, które zostały w przetargu zaproponowane, znacząco przewyższają to, co my możemy za te inwestycje zaproponować, także będzie ten przetarg ponowiony teraz na pewno. Doszła nam też, nie musicie mieć państwo na uwadze, że to nie było planowane przy budżecie ulica Zagórska, na którą dofinansowanie dostaliśmy. Tam też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby w najbliższym czasie ogłosić postępowanie. Jest to, o czym pani Rada Moczyńska mówiła, etap piąty, zadanie 4 i 6. Jest to oświetlenie, także wiem, że część dokumentacji jest już co do oświetlenia przygotowana, natomiast no nie jestem w stanie już tak szczegółowo w tym momencie odpowiedzieć, co jest gotowe i kiedy ewentualnie postępowanie mogłoby być. Staramy się trzymać tego harmonogramu. No właśnie mam taką harmonogramu. Prośbę, żeby mieć to na uwadze i postarać się, żeby to jak najszybciej poszło. Jeszcze jedna rzecz, tak, znaczy w sumie to jeszcze parę mam tu rzeczy, zagadnień, nowe przystanki,
Na Maciejówce są postawione nowe przystanki. Niestety zgłaszałam już brak tabliczek i rozkładu jazdy. Znaczy, tu musicie mieć Państwo na uwadze, że te pytania są też dość szczegółowe i dobrze byłoby, żebyśmy wcześniej mieli w jakiś sposób zgłoszoną informację, że dany temat chcecie podjąć. No i my wtedy też po pierwsze ja bezpośrednio mam możliwość... No ale to, że się pytam, kiedy będzie oświetlenie, to jest jakiś problem? Nie rozumiem. Nie, no bo wiadomo, że pytam się, bo mieszkańcy się też pytają, więc to jest... To nie jest tak, że ja się pytam tak, żeby sobie po prostu rozmawiać. Dobrze, kontynuujmy. Kontynuujmy, proszę bardzo. Zgłaszałam kiedyś, są nowe przystanki na ulicy Maciejówka i zgłaszałam, że brak jest tabliczek i rozkładu jazdy. Mieszkańcy nie wiedzą, że mogą korzystać, bo nie mają rozkładu jazdy. Zgłaszałam ten temat. Do tej pory nie ma tych tabliczek. Nie ma też jeszcze pani kierownik inwestycji, dlatego no... Ciężko jest, rozumiem, że tutaj wójt i wicewójt teraz zastępują, tak? Tak jak już mówiłam o tych rowach na ulicy Świętego Jana, też bym chciała po prostu przypomnieć się o tych rowach, bo mieszkańcy już, to już jest któryś rok, który oni piszą pisma i proszą się i dzwonią i byliśmy na miejscu, szacowaliśmy, mamy pieniądze zabezpieczone. Te rowy trzeba teraz zrobić, bo znowu jak będzie jesień przyjdzie, znowu zacznie padać, to znowu nie zrobimy tych rowów. Dobrze, tu mamy. Tak, jeszcze jedna rzecz. Dochodzą mnie słuchy. Dochodzą mnie słuchy, że tak, dopłata za żłobek, którą uchwaliliśmy, jest 600 zł. Nie było mnie na komisji wtedy, znaczy byłam, ale na początku, później musiałam iść do lekarza. I teraz tak, bo 600 zł, co z tymi dopłatami, bo rozumiem, bo ja też, ja nie wiem, tak, może tutaj radni też mi podpowiedzą, jak to jest z tymi dopłatami, czy... Kto mówił o tych dopłatach? Czy wiadomo, że wszyscy mieszkańcy dostaną te dopłaty? Bo to też jest, też kieruję do radnych pytania oczywiście. Jeżeli chodzi o, kto zaproponował tą kwotę, te 600 zł, z czego ona wynika? Nie, 600, 200. To i różnica, bo 400 było. Tak, ale chciałabym, żeby do mikrofonu. Czyli panie radny, no dobrze, ale to jak to? Dobrze, ale szanowni państwo, jak macie pytania do wójta, dyskusję między sobą, to nie, trochę co innego. Nie, chodzi mi o to, żeby ustalić, bo tak, bo słyszałam, że radni są przeciwko mieszkańcom, dlatego że uchwalili aż 600 zł dopłaty za żłobek. I teraz jak to jest? Dlaczego te 600 zł? A nie 200. Kto to 600 zaproponował? I z czego to wynika? Ale do kogo to pytanie? Może tak, bo czy nie czy było mnie powietrze? Na komisji, a chciałabym wiedzieć. Bo mieszkańcy mówią, że radni są przeciwko mieszkańcom. Nie. Podjęta była uchwała o płacie. Oni się dowiedzieli, że radni są przeciwko mieszkańcom. Nie wiem. Ktoś tak mówi. Czy wiemy, czy rzeczywiście tak jest, że wszyscy dostają to dofinansowanie do tego żłobka? Czy jesteśmy tego pewni też? Ale mieszkaniec nie będzie płacił. Rozumiem. Nie. Koszty pokrywa gmina. Zna ktoś odpowiedź na to pytanie, to proszę odpowiedzieć, bo widzę, że... Proszę. Jak się trochę pomylę, to mi wybaczcie. Założenie w projekcie przygotowanym przez służby Urzędu Gminy było 400 zł.
Koszt całkowity 1200 zł. Tam parę groszy brakowało. 400 zł do, i teraz nie pamiętam do kiedy, jest refundowane. Nie pamiętam, mniejsza z tym, jest refundowane. Czy no dobrze. Pani skarbnik, do mikrofonu, bardzo proszę. Ja dokładnie pamiętam, bo pan Rafał dokładnie wyjaśniał bodajże 2 godziny. W każdym razie w tej chwili została wprowadzona dla dzieci, które są w przedszkolach, w żłobkach, dofinansowanie z budżetu państwa. I to dofinansowanie, które było omawiane, dotyczyło tego dofinansowania. Rodzic składa do ZUS-u wniosek, a ZUS przelewa do placówki, w którym uczestniczy dziecko. Natomiast różnicę między tym dofinansowaniem a opłatą pokrywa mieszkaniec. Czyli zakładając, że 400 zł jest dofinansowanie. Mieszkaniec 200 zł dokłada. Ale to pan Zajęcki powinien potwierdzić, bo ja tyle słyszałam, co państwo. Nie, no dobrze. Nie ma go. Dobrze, szanowni państwo. Proszę bardzo, pan radny Dariusz Siwek. Ja mam pytanie do pana wójta w sprawie Tumlińskiej. Czy gmina uczestniczyła w jakich rozmowach, chodzi o partycypowanie w kosztach z powiatem w sprawie tej przekładki, aby ta przekładka była, służyła mieszkańcom na dłuższy czas? Przekładka. Mówimy o tej części tam już za zakrętem teraz, tam chyba pod jakiś przewód energetyczny jest coś robione też? No dlatego się pytam, powiat czy gmina uczestniczyła w rozmowach czy z powiatem? Firma, od razu podpowiem panu wójtowi, to jest firma Kosel. 4 lata temu, jeżeli dobrze pan pamięta, druga firma po kilkunastu latach projektowania, to tak zwana jest pierścieniówka, to jest zasilanie, drugie zasilanie Miedzianej Góry. Zaczęto ją wykonywać od strony Uroczej, tam jest ten transformator. Ta firma doszła do górnej granicy Tumlina Wyknia, tam do przystanku i zeszła z placu budowy. To ja mówię o 4 lata temu, tak? I teraz następna firma po 4 latach, firma Kosel, ta z batalionu, chyba jeszcze dobrze się nie mylę, prowadzi na razie, to są same rury, to podejrzewam, że tam będzie wysokie napięcie, nie wiem ile, nie chcę mylić, a chyba będzie 15 kW. 15 kW, tak. I dlatego chodziło mi o, no bo część tego chodnika jest tak, w części zdejmowana, część cała. Rozumie pan wójt. I przy okazji na przykład byśmy mogli, to nie wiem jak to będzie, czy to firma Kosel, czy to chodzi o PGE, tak samo, droga powiatowa, ale to też jest na naszym terenie. Chodzi mi o to, aby jak wykonać tą przekładkę, aby służyła to jak to przekładka już na dłuższy okres czasu. Proszę. Nic z tego, odtworzenie do stanu pierwotnego. No się, my, szanowni państwo, ten temat ponosiliśmy, tylko ja pamiętam bardzo dobrze na początku kadencji, kiedy świeżo było gdzieś po tamtej inwestycji, od tamtego czasu gdzieś w tym zakresie nic się nie działo. Ja osobiście nie miałem informacji na temat tej przekładki, ale przypuszczam, bo umowy pomiędzy powiatem a firmą wykonującą nie widziałem, że mają po prostu otworzyć w taki sposób, żeby po prostu to było dobrze. Także jeśli tam jakieś uszkodzenia były, no to pewnie zrobią tak, żeby to było dobrze, ale nie znam szczegółów tej umowy. Mi za ten temat osobiście nie wiadomo. Od iluś dni już prace trwają? W tamtym tygodniu chyba się rozpoczęły. O, proszę bardzo. Znaczy ja tak całościowo go nie znam, ale też chciałam właśnie, podnosiłam już dużo, dużo wcześniej rękę, żeby zapytać o ten obszar, dlatego że składałam interpelację i od dłuższego czasu już zabiegam o poprawę tego chodnika, bo tam mieszkańcy zgłaszali to na spotkaniu sołeckim i to już od ubiegłego roku tą sprawę proceduje. On jest w takim złym stanie technicznym, że nie dało się tego zrobić własnym sumtem, czyli takim remontem wykonanym przez pracowników obwodu. Mam zapewnienie w interpelacji, na odpowiedź na interpelację od pana starosty, że ten chodnik będzie poprawiany, niemniej jednak musi to zrobić firma zewnętrzna z uwagi na jego zły stan techniczny. I ostatnio, jak byłam w starostwie, pytałam o realizację tego zadania,
to właśnie było powiedziane, że została wstrzymana z uwagi na wykopy, które teraz trwają. I miałam zapytać właśnie, kto to prowadzi, te wykopy i kiedy to się zakończy. Ja myślałam, że to są jakieś firmy, które tutaj, no nie wiem, za zgodą gminy prowadzą to zadanie teraz, ten przekop na Tumlińskiej. Ja wiem, że jest droga powiatowa, natomiast nie wiem, kto teraz, no wiem, ale... Czyli całkowicie poza powiatem i poza samorządem gminnym. Jest droga powiatowa, ja wiem o tym i to są prace na naszej drodze. Nie byłam pewna, jaka to firma wykonuje. Ja tylko mam odpowiedź od dyrektora. To, co mogę tutaj Państwu wyjaśnić bliżej. Mam odpowiedź i zapewnienie pana dyrektora Wróbla, że prace zostaną rozpoczęte, jeżeli chodzi o poprawę tego chodnika, jak tylko te firmy zakończą działania. Bo pan radny zapytał o stan chodnika, prawda? To jest moja odpowiedź. Dziękuję. Do mikrofonu bardzo proszę. Nie. Tu nie gmina. Tu nie gmina i z tego, co wiem, to ma być to robione poprzez firmę zewnętrzną, z którą zawsze nawiązujemy umowę, jeżeli chodzi o naprawy chodników. Więc tutaj nie ma partycypacji kosztów. Dobrze, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Marek Podsiadło. Dziękuję. Ja chciałbym troszkę tematykę zmienić, bo fundujemy sobie na własne życzenie dużo wstydu. Ja tu kilka razy już poruszałem te tematy i chciałem dzisiaj jeszcze raz poruszyć. Mianowicie chodzi o tę rzeczkę, bo właściwie to jest już w tej chwili to ściek sufragańca. Z wójtem rozmawiałem, proponowałem nawet, żebyśmy jako radni dali przykład. Nic się w tym kierunku nie zrobiło. Jest to podobno pod ochroną. Powiedziano mi, że to Polskie Wody. A gdzie ta rzeka przebiegała? Nawet Polskie Wody mogą nie mieć wiadomości o tym, gdzie to się mieści. Czy w tym kierunku coś zostało zrobione? Czy tak czekamy, że już całkowicie tam zawalą oponami? Czy tam już się wszystko znajduje w tej rzece? To jest jeden temat. Drugi temat, to chciałem jeszcze poruszyć ten grób, który jest po cholerze, jaka tu kiedyś panowała. Mówiliśmy o tym, niewiele to by kosztowało, żeby to doprowadzić do jakiegoś stanu, bo wstyd tych mieszkańców, którzy patrzą na to i jak to się degraduje. Było to poruszane, nic w tym kierunku, żadnej odpowiedzi nie dostałem, nic nie zostało zrobione. Chciałbym usłyszeć konkretnie od pana Wójta, czy coś w tym kierunku jest zrobione. Dziękuję. Znaczy, panie radny, nie jestem tutaj w stanie nic więcej odpowiedzieć od tego, co było przekazywane na poprzednich sesjach, czy też komisjach, także grób, jeśli dobrze pamiętam, grób Mogiła chyba, czy też pomnik upamiętniający to miejsce i też to, że tam ta cholera panowała, znajduje się na terenie generalnej dyrekcji. Natomiast co do rzeki, no nie jest to rzeka, która stanowi naszą własność. Ja rozumiem, że ona znajduje się na terenie naszej gminy, ale tutaj można podjąć inicjatywy oddolne, takowe były tutaj, że tak powiem, pochwałę na pewno zasługują inicjatywy, które były w tamtym roku realizowane przez część z rannych i myślę, że w tym kierunku zaktywizować mieszkańców. Oczywiście nie wskazuję, że mieszkańcy powinni to sprzątać, ale no zachęcam do takiego po prostu, do takiej formy, żeby ten temat podjąć. Przykład. Może tam akurat sesja zdjęciowa by bardzo ładnie wypadła przy sprzątaniu rzeki. Bo w całej Polsce sprzątają rzeki i tym się chełpią, a my nic w tym kierunku nie robimy. No dokładnie, panie radny, także no żadna inicjatywa poza, że tak powiem, wskazywaniem tematu na sesji nie została przez pana podjęta, także muszę się z tym zgodzić. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Bożena Modrzejewska. Chciałam tylko powiedzieć tak, ulica Jesionowa, to co tam rozmawialiśmy na temat Polskiego Ładu i kolejności wykonywania tych inwestycji,
chodziło o problem z gazem. Gaz na ulicy Jesionowej już jest położona nitka, więc ulica Jesionowa czeka z utęsknieniem, bo sami wiemy, że to jest jedna z gorszych ulic. Drugie pytanie. Ulica Wykień, czy cośkolwiek wiadomo na temat tej inwestycji, czy są jakieś przymiarki do przetargu ewentualnie, jeżeli chodzi o powiat? Bo tam naprawdę rzeczy się dzieją dziwne, że tam na ulicy żaden pieszy jeszcze do tej pory jakimś cudem nie zginął, to graniczy z cudem naprawdę. No i chciałam potwierdzić tutaj to, co wcześniej pani Ania mówiła. Obawy o wykonanie oświetlenia na ulicach w naszej gminie, w poszczególnych sołectwach, gdzie pieniądze również z Funduszu Sołeckiego przeznaczaliśmy i to niemałe. Natomiast no już mamy prawie czerwiec. Także taka prośba z mojej strony również, żeby do tego oświetlenia się pokłonić i działać w tym kierunku. Dlatego, że tego jest sporo tam, bo tam jest w granicach 800 tysięcy w tej chwili przeznaczone. Trochę mamy tych ulic do oświetlenia. Na pewno nie uda się tego zrobić w ciągu miesiąca, tak jak marzyliśmy w zeszłym roku. Także mówię, taka prośba, żeby naprawdę się nad tym pochylić. Dziękuję. Ja tak odpowiadając, co do ulicy Wykień. Ja tak przypuszczam, że będzie to inwestycja realizowana w przyszłym roku, bo chyba w tamtym tygodniu dostaliśmy pismo od powiatu z prośbą o zaktualizowanie tej dokumentacji. Nie pamiętam już dokładnie w jakim zakresie. Natomiast powiat poprosił nas o to, gdyż no my byliśmy inwestorem w tym zakresie, czyli to gmina zlecała opracowanie tej dokumentacji i my jesteśmy stroną dla firmy, która tą dokumentację opracowywała. Także zostaliśmy poproszeni. Przepraszam, bo mnie tu zagaduje. Myślę, że nie. Dlatego też zostaliśmy poproszeni przez Starostwo Powiatowe, aby tą dokumentację zaktualizować. Nie pamiętam w jakim zakresie, nie mam teraz pisma przed sobą, ale ono przeszło chyba w tamtym tygodniu. Znaczy jak zaktualizować? Projekt był zrobiony przez nas już parę lat temu. Parę lat temu, tak. I kanał technologiczny już jest zaprojektowany. Kwota przetargu mniej więcej ustalona. Wiemy, ile mamy dołożyć. Wiem, nie pamiętam pani radna naprawdę w jakim zakresie. Można zajrzeć, zadzwonić do mnie jutro i z chęcią wezmę to pismo i powiem dokładnie czego sprawa dotyczy. O której można zadzwonić? Żeby tak pan wójt tak szybciutko odebrał. 11:12. 11:12. Dobrze, zadzwonię. Dziękuję. Proszę. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo pani radna Bożena Wychowaniec. Proszę uprzejmie. Kolega radny zaczeka, ja pierwsza byłam. Czekałam, wszyscy się nagadali, to teraz ja zapytam. Panie wójcie, wiem, że pan oglądał inwestycje kanalizacji u nas na Przyjmie. To szkoda, bo z panem bym poszła, no ale nie wiedziałam. Chciałam dopytać, ale to już później, co z kanalizacją poza aglomeracją? Jest cały czas ta nadzieja na tą kanalizację, ponieważ widzę, że ten budżet tak nam się uszczupla. Nie powiem, zagłosowałam, poszła ręka do góry, ale proszę wiedzieć, że ja pamiętam, że są zabrane nasze pieniądze. Pani skarbnik ma oddać. Nasze pieniądze i mają mi być oddane. Nie powiem kto, ale mają być oddane. Nie o to chodzi. Czy mogę kontynuować? Panie wójcie, oglądał pan tą inwestycję, widział pan może ulicę Ogrodową, Lipową, w jakim stanie? Proszę pamiętać, żeby były doprowadzone do ładu, bo bardzo źle wyglądają. Ja tam parę razy zgłaszałam, były doły wręcz, doły. No i teraz to moje kolejne pytanie, jak poza aglomeracją. Dziękuję. Dobrze, to już odpowiadając od może inwestycji, która w chwili obecnej trwa, no wykonawca jeszcze nie poprawił tego stanu nawierzchni tych dróg. Ja dzisiaj mam informację, że prawdopodobnie to się rozpocznie w tym tygodniu, także oni po prostu kompleksowo będą chcieli, bo to używają zewnętrznej firmy do asfaltowania czy też uzupełnienia tych ubytków drogowych, także oni po prostu na sam koniec to będą poprawiać. Mam informację, że jeszcze w tym tygodniu te prace się
rozpoczną. Natomiast co do kanalizacji poza aglomeracją i budżetu, tu rzeczywiście, szanowni państwo, te środki zostały zdjęte, natomiast chciałbym, żeby tutaj wszyscy też mieli jasność, że wynika to tylko i wyłącznie z faktu, że no skądś te środki musieliśmy znaleźć na poczet tych 600 tysięcy na umowę na śmieci, gospodarkę odpadami komunalnymi. Ile z panią skarbnik, chyba w głównej mierze pani skarbnik, mogła znaleźć gdzieś tam na administracji czy na innych elementach, to się udało znaleźć. Natomiast no to 160 gdzieś tam musieliśmy uczknąć z tego, a z tego i powiem te, dlaczego też z tego, bo jest to jedyna tego typu inwestycja, która no z dużych inwestycji, która nie posiada w tym momencie podpisanej umowy na realizację czy też dofinansowanie. Natomiast kontynuując ten temat, 13, co prawda mam nadzieję, że nie pechowy, kwietnia złożyliśmy wniosek na kanalizację poza aglomeracją. Wniosek o wartości 5 900 000 zł, z czego koszty kwalifikowalne 4 800 000 zł, dofinansowanie na poziomie 4 milionów. I w ramach tego wniosku chcielibyśmy wykonać w systemie zaprojektuj, wybuduj odcinek kanalizacji w Przyjmie oraz zbiornik retencyjny. Także miałoby powstać 2 km sieci kanalizacyjnej, około 880 metrów sieci wodociągowej i jeden zbiornik retencyjny na oczyszczalni ścieków. Tutaj nasz zakład wskazuje, że z każdym kolejnym odcinkiem sieci kanalizacyjnej tych ścieków do oczyszczalni napływa coraz więcej. Są takie momenty, kiedy ich jest dużo, są to najczęściej momenty, kiedy opady deszczu są większe i dobrze byłoby, aby taki zbiornik retencyjny, który w takich momentach ścieki zgromadzi, aby gdzieś tam nie było jakichś przepełnień czy oczyszczalnia po prostu gdzieś nie pracowałaby w sposób taki, jak należałoby. Inwestycja została zaplanowana na 2 lata, na rok 2024 i 2025. Finansowanie zostało przewidziane na pierwszy rok 2024 2,5 miliona, na kolejny rok 2300. Mamy nadzieję, że rozstrzygnięcie czy też podpisanie umowy będzie miało miejsce jeszcze w sierpniu w tym roku, natomiast jest to przewidywany termin, on nie wynika jeszcze z żadnego kalendarza. Jest to konkurs też, także musimy pamiętać, że to nie jest żadna obligo i też żadna deklaracja. To jest tylko informacja na temat wniosku, który został przez nas złożony. Czekamy na ocenę przez komisję. Środki są duże. Jest to dla nas o tyle korzystne, że na początku nie było jasne, czy będą one obcinane samorządom, które w poprzednim naborze już dofinansowanie poza aglomeracją dostały. A my, szanowni państwo, dostaliśmy takie środki na budowę kanalizacji poza aglomeracją w Kostomotach drugich oraz w Porzeczu. Natomiast te środki, że tak powiem, się tak by zerują, czyli zaczynamy od nowe rozdanie od nowa z czystą kartą. Dofinansowanie może być naprawdę wysokie, natomiast to też na pewno będzie zależało od tego, ile będzie wniosków i jak wiele samorządów Urząd Marszałkowski będzie chciał finansami na poczet tych inwestycji obdzielić. Ja jeszcze nie skończyłam. Dziękuję panie wójcie. Tak? No właśnie, jakie odcinki chciałam zapytać. Ja powiem tak, ja w tą 13 wierzę, panie wójcie. Ja w tą 13 wierzę. I wierzę, że te pieniądze obetniemy później gdzieś indziej, jadamy na Przyjmę. Dziękuję. Myślę, że z Maciej. Proszę, jakie odcinki, proszę. Odcinki, chyba ulica Ogrodowa, ale proszę mi wierzyć, nie mam tego przed. To znaczy wstępnie słyszałam Ogrodowa, Lipowa, Północna. Pamiętam, że na pewno rozmawialiśmy na temat tych odcinków, szanowni państwo, bo my musieliśmy tam wyjść też na wskaźniki, na te tak zwane RLM-y, czyli ilość osób, które później z tej sieci będą korzystały. Także patrzyliśmy na pewno tam, gdzie jest najbardziej zwarta zabudowa i tam była to Ogrodowa. I więcej, przyznam szczerze, że już tak nie jestem w stanie szczegółowo sięgnąć pamięcią do tych map. W zależności od potrzeby zapraszam naprawdę to do urzędu pani Anna Ruszkiewicz, jedynka i myślę, że pokażę dokładnie tutaj zakres tego wniosku. Wcześniej słyszałam Ogrodowa, Lipowa, Północna. Pytanie moje, co z ulicą Piotrkowską? Piotrkowska nie jest z tego co pamiętam objęta. Czyli w ogóle ani w aglomeracji, ani poza aglomeracją, czyli Piotrkowska nie będzie. Jeśli dobrze, bo to jest stało już tam pod samym Mniowem i tam chyba tam nawet teraz nie dochodzi to żadna. Znaczy ta od krzyżówki Przyjma do tak. Lasu.
Tak, i tam, żeby, jeśli dobrze pamiętam, żeby tam sieć podciągnąć, to trzeba jechać przez taki ogromny obszar, gdzie nie ma żadnych domów, tak? Idziemy tam obrotową do końca, później gdzieś tam w prawo do krajówki, tak? Mówię o drodze krajowej, panie wójcie. A, myślałem, że o tej... Tylko i wyłącznie o drodze krajowej. A to krajówka jest w aglomeracji, w części już tam... W części, a tam dalej nie. Tam no dalej właśnie, nie. Czy też jest, nie wiem. Dobra, dopytam. Dopytać może tak, żeby. Dziękuję. Nie chciałbym wprowadzić też błąd. Chyba prościej by było po prostu skserować ten wniosek. Byłoby mniej takiego tam po prostu pytań i tłumaczenia. Mhm. I ja na przykład chciałbym i proszę o złożony wniosek w tym temacie. Jak tajne to tam wymazać dosłownie i to wszystko, czyli te wrażliwe, o tak bym to powiedział. Wydaje mi się, że każdy radny miałby i tu w tym momencie Bożenka by miała przed oczami mniej tych pytań, bo zaraz by to widziała dokładnie. Ułatwić życie, o to tu w tym momencie chodzi. Dzięki. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ponieważ już nie ma więcej pytań, więc ja sobie pozwolę. Panie wójcie, chciałem zapytać, co z planem dla Kostomut? Przyznam szczerze, że nie jestem teraz odpowiedzieć w stanie na to pytanie, także ewentualnie zapraszam do urzędu. Pani Sylwia Munarska zajmuje się tymi tematami i myślę, że dość obszernie powie, na jakim jesteśmy etapie. Dobrze. Jeśli nie ma więcej pytań, zamykamy punkt numer 20. Przechodzimy do punktu numer 21. Serdecznie Państwu dziękuję za udział w dzisiejszej sesji i zamykam 45. sesję Rady. Natomiast za bardzo...